Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko, witam Państwa serdecznie na debacie dotyczącej zbrodni katyńskiej. Więcej niż 20 tysięcy, prawdziwa skala zbrodni katyńskiej, tak zatytułowana jest nasza rozmowa. Witam serdecznie panią doktor Ewę Kowalską, kłaniamy się nisko. Witam pana doktora Krzysztofa Łagojdę. Witam pana doktora Witolda Wasilewskiego i witam pana redaktora Rafała Ziemkiewicza. W takim to gronie, szanowni państwo, będziemy rozmawiali o Katyniu. To zawsze jest trudne, bo to zawsze jest pytanie tak naprawdę, od czego zacząć naszą rozmowę. I ja bym się chciał podzielić jedną krótką refleksją, zanim oddam głos szanownym prelegentom, bo tak jak tutaj, przepraszam, rozmawiałem z niektórymi z Państwa, to nasuwa się przynajmniej dla mnie zawsze to takie pytanie, czego jeszcze nie wiemy o zbrodni katyńskiej, bo jest ta niby oczywista oczywistość, że wszystko wiemy, kto wymordował, ile, gdzie i tak dalej, ale później się okazuje, że nie. I przed naszym spotkaniem tutaj odbyła się projekcja filmu. Ja ten film widziałem już wcześniej, widziałem go i właśnie po tym filmie zadałem sobie to pytanie. Mówię, Boże, taki facet, prawda? Józef Marcinkiewicz, wybitny matematyk. Nie znam się kompletnie na tej matematyce, ale coś niesamowitego. Człowiek 30-letni zamordowany przez Sowietów, który pewnie gdyby miał szansę przeżyć, to zostałby wybitnym matematykiem na poziomie światowym, tak jak to opowiadają specjaliści. No gdzieś tam na poziomie Stefana Banacha czy innych naszych wielkich naukowców. Więc chciałbym właśnie, żebyśmy od tego zaczęli, od tak naprawdę postawienia sobie pytań, czego jeszcze nie wiemy, czy jest szansa na to, że te elementy, które gdzieś tam są ukryte, nie tylko pewnie w kremlowskich archiwach, czy jesteśmy w stanie do tego dotrzeć i może od pani doktor Kowalskiej zacząłbym jako od jedynej tutaj kobiety w naszym towarzystwie. Pytanie rzeka. Wiem, dlatego je zadałem i teraz będę słuchał szanownych państwa. Czego nie wiemy, to tak jak pan powiedział, przede wszystkim mnóstwo dokumentów wytworzonych przez Sowietów, które znajdują się teraz w archiwach rosyjskich przede wszystkim, ale też w innych archiwach, również w Londynie czy pod Londynem. Myślę tu o Archiwum Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii. Miejsc, w których należy szukać śladów, jest ogromnie dużo, ale to też są archiwa rodzinne, dlatego że tak jak wiemy choćby ze informacji Szalapina skierowanej do Chruszczowa, nie wiemy, ile tak naprawdę zamordowano osób w zbrodni katyńskiej. Aresztowania przecież odbywały się już po zapadnięciu decyzji 5 marca, gdzie były podane konkretne dane liczebności osób skazanych na zagładę. Ale przecież jeżeli idzie o więźniów, osób straconych w myśl decyzji 5 marca, to przecież ich aresztowania odbywały się jeszcze i w kwietniu, i w maju. Czyli te liczebności, ta liczebność osób zgładzonych jest znacznie, znacznie wyższa. A archiwa rodzinne, mnóstwo osób nie powróciło. To są też rozmaite braki na listach już istniejących nazwisk osób zgładzonych, ale to też jest dotąd nieznana choćby lista białoruska, której tylko ślady zostały odtworzone. To jest brak informacji o straconych w Chersoniu. Mnóstwo osób, o których danych
dotąd nie wiemy. Dziękuję bardzo. Proszę, pan dr Krzysztof Łagojda. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No tak, no to jest tak, jak mówiła pani doktor, przede wszystkim białoruska lista katyńska. Nie znamy, de facto po tylu latach dalej nie znamy wszystkich ofiar z imienia i nazwiska. Nie znamy także wszystkich miejsc pochówku. Ale ja bym jeszcze zwrócił właśnie uwagę na to, że ta notatka Szelepina, Aleksandra Szelepina, szefa KGB z marca 59 do roku do Chruszczowa, w której on sugeruje zniszczenie akt personalnych wszystkich zgładzonych, to jest szalenie intrygująca notatka, w której jest bardzo dużo ciekawych informacji. Między innymi na tej podstawie dzisiaj historycy operują liczbą, że w ramach decyzji z 5 marca ofiar zbrodni katyńskiej było nie mniej niż 21 857. No, przepraszam, że przerwę, tylko... panie doktorze, bo pani doktor Kowalska o tym mówiła, czyli nie mniej, to znaczy, czy my możemy, jesteśmy w stanie, ja wiem, jak to strasznie brzmi, podać rząd wielkości, tak? Zmierzam do tego, że jeżeli przyjrzymy się na przykład decyzji Politbiura z 5 marca, to tam jest liczba ponad 25 tysięcy, bo Beria wskazuje na zagładę obywateli polskich, zachodnich więzień na Ukrainie i Białorusi na 11 tysięcy, a Szelepin w notatce podaje, że zostało wykonanych na zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi, znaczy na tych więźniach, kara śmierci na 7305 osobach. Więc mamy różnicę około 4000. Jeżeli mielibyśmy zgadywać, znaczy pamiętam w 19 roku, że pan Andrii Amos, prokurator ukraiński, podał do publicznej wiadomości, że w obwodzie chersońskim i mikołajowskim on odnalazł dokumenty sugerujące, że tych ofiar zbrodni katyńskiej może być, powinno być więcej niż sugeruje notatka Aleksandra Szelepina. Czyli mówimy tutaj o już rządzie 25 tysięcy ofiar. Ale do dnia dzisiejszego my historycy musimy operować na dokumentach nam znanych. Najbardziej znaną notatką, która mówi o ofiarach zbrodni katyńskiej, no to jest właśnie wspomniana notatka Aleksandra Szelepina. Dlatego się podaje taki zapas, taki bufor, w sensie nie mniej niż 21 857. Ale to jest paradoks, że my po tylu latach, kiedy możemy mówić, że o tak, o zbrodni katyńskiej już wiemy wiele, my dalej nie jesteśmy pewni co do skali ofiar. I takich wątpliwości jest więcej. Proszę zwrócić uwagę, że... bo o czym my tak naprawdę mówimy? Mówimy o ukraińskiej liście, mówimy o białoruskiej liście, że białoruskiej listy katyńskiej nie ma. Ale czym de facto są te dokumenty? To są wykazy dyspozycyjne NKWD. Mówiąc bardziej dosadnie, są to listy śmierci z Moskwy, z centrali, do każdych obozów. W momencie, kiedy już zapadła decyzja z 5 marca, szły listy, tak zwane listy wywozowe, listy dyspozycyjne, na których znajdowała się liczba ofiar do wywózki. I tak taki przykład, jeżeli chodzi o obóz ostaszkowski. Tam pierwsza lista dyspozycyjna, która wpłynęła z Moskwy, zawierała nazwiska 343 ofiar. Potem te listy wywozowe zostały, było ich mniej. Ale chodzi o to, że jeżeli chodzi o te dokumenty, to operujemy nimi tylko w przypadku obozu Kozielskiego i Ostaszkowskiego, ale my nie znamy list dyspozycyjnych na przykład z obozu Starobielskiego. Nie wiemy, w jakich partiach ci oficerowie czy jeńcy byli zabijani. To są być może szczegóły, ja tu już może wchodzę zbyt szczegółowo w pewne kwestie, ale to są bardzo istotne szczegóły, ponieważ na przykład jeżeli chodzi o Kozielsk czy Ostasków, jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy te osoby dokładnie, mniej więcej z dokładnością jednego do dwóch dni zginęły w miejscach przeznaczenia, ale w przypadku Starobielska, w przypadku więźniów na Ukrainie, oprócz
imion i nazwisk nie jesteśmy w stanie tego określić. Nie wspominając już o białoruskiej liście katyńskiej, bo czegoś takiego no, nie ma tak naprawdę do tej pory. My nie wiemy, czy zachowała się jakakolwiek lista, bo czym jest na przykład ukraińska lista katyńska? Ukraińska lista katyńska to jest tak naprawdę alfabetyczny wykaz akt osobowych. Czyli po prostu akt, które były przypisane do poszczególnych więźniów. I wiemy, że na Ukrainie zginęło 3435 więźniów, nie jeńców, bo to jest jakby osobna kategoria. Ja się tutaj może już za bardzo rozpędziłem, ale wskazuję na pewne niuanse i wątpliwości, które się rodzą przy analizie tych wszystkich dokumentów, bo to, że my nie znamy tak naprawdę całej skali zbrodni katyńskiej, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Dziękuję bardzo, pan doktor Wasilewski. Czy jeszcze do tego by coś dodał? Ja też chciałbym zapytać od razu też, bo wiem, że tutaj też się rodzą wątpliwości co do samego mechanizmu mordowania jeńców. Dodałbym. Tak. Bardzo proszę. To może powiedzmy, jakich dokumentów brakuje, a które zostały na pewno wytworzone. Z obozów szły karty informacyjne, z więzień też, na podstawie których podejmowano decyzje. Znamy wzór, znamy tą kartę taką przypadkową dosyć olejnika z Ostaszkowa, ale tych kart nie znamy jako takich. Nie znamy protokołów posiedzeń trójki. Mierkułow, Kobułow, Basztakow, która zatwierdzała te listy. Listy dyspozycyjne, no to tak jak tu zostało powiedziane. Na przykład w wypadku Starobielska też takich list nie mamy. No i nie znamy oczywiście teczek ewidencyjno-śledczych jeńców. Szelepin proponował Chruszczowowi zniszczenie części dokumentów, nie protokołów trójki. Zresztą ta decyzja nie ma żadnego świadectwa jej zatwierdzenia. No można by wnioskować, że chciał zniszczyć teczki. Te 21 857 teczek, które znajdowały się w osobnym pomieszczeniu KGB. Tam oczywiście mogły być pojedyncze teczki też jeńców, którzy przeżyli. Stuprocentowej pewności nie mamy, czy to były wszystkie teczki. No ale KGB miało tutaj dobrą wiedzę. Zweryfikowanie tych list jenieckich w oparciu o listy dyspozycyjne, tak, z Kozielska i z Ostaszkowa, na których imiennie wymieniano poszczególne grupy jeńców wysyłanych na śmierć, plus lista starobielska, czyli to jest lista akt przesłanych do Moskwy. No na tej liście, tak się składa, że to są tam jest dużo tych ocalonych, bardzo znanych, tak? Właściwie chyba wszyscy główni poza Swianiewiczem, bo to ze Starobielska był Czapski, ze Starobielska był Berling, Bukojemski. Te osoby trafiły do obozu w Gryazowcu i odejmujemy je w związku z tym z tej listy starobielskiej. One też są na tej, powiedzmy, bazowej liście, tak? No na podstawie której ustalamy tą już listę tak naprawdę będącą opracowaniem, prawda? A nie źródłem, też czasem nazywaną katyńską listą starobielską, charkowską. Oczywiście tam można znaleźć pojedynczą osobę, powiedzmy, której akta no zostały w obozie, a to ja na przykład stwierdziłem, że ją zwolniono wcześniej, ustaliłem to, tak, w sposób niezbity, no bo wypłynął dokument, że był że był u Andersa, a później się okazało, że jest też tateczka osobowa w Polskim Korpusie Rozmieszczenia. To jest to, czego brakuje, bo spoza, tam jest dostęp, ale utrudniony, bo to była formacja, tak, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, część z nich wstąpiła do tej formacji po rozwiązaniu sił zbrojnych, a to już była formacja wojska brytyjskiego. W związku z tym no, Brytyjczycy trzymają te teczki. To jest w jakiś sposób
uzasadnione. Tam to była kwestia kopiowania. To dostanie takiej teczki nie jest prostą rzeczą. Poza tym, że trzeba czekiem zapłacić, a czek w Polsce nie wystawiają banki specjalnie chętnie. Ale powiedzmy, że niejakiego Czesława Pawłowskiego udało się teczkę wziąć. No i on oczywiście funkcjonuje na tych wszystkich listach, wyszukiwarkach, prawda, przeżył. Tak, ale to jest to są szczegóły statystycznie nieistotne. No, te listy wysyłkowe, prawda, z Kozielska, Ostaszkowa, plus ta lista dokumentów przekazanych do Moskwy ze Starobielska, z której odejmujemy tych, o których wiemy, że przeżyli, no to daje liczbę bardzo zbliżoną do liczby 14 700 wymienionych w decyzji Biura Politycznego jeńców, którzy mieli być zgładzeni. Jest to nieco mniejsza liczba, tak, ale niewiele od tych 14 700. Natomiast z liczby 11 000 więźniów rzeczywiście możemy stwierdzamy tak naprawdę wyłącznie w oparciu o tą notatkę Szelepina, że to było 7305, ale wiarygodność tego stwierdzenia, no prawdopodobieństwo, że to jest wiarygodne, to jest jak każda krytyka źródła, ale można stwierdzić, że jest wysoka. No imiennie znamy rzeczywiście tą część tylko tak naprawdę ukraińską, tak, też odtwarzaną. No więc ja myślę, że to wszystko pokazuje, ale nie jest powiedziane, że zrealizowano te 11 tysięcy. No mogę powiedzieć, że większość się historyków skłania, że jednak tego nie zrealizowano, to było te około 7305 osób. No ale to, co powiedziałem, to pokazuje skalę tego, czego nie wiemy. Jeśli te dokumenty są, te wymienione tu przeze mnie, no te brytyjskie to nie są niedostępne, ale cała ta reszta, jeśli ona gdzieś jest, to ona jest w Moskwie. Czy są, czy zostały częściowo zniszczone, tego nie wiemy, bo tego nigdy nie wiadomo. No dopóki te dokumenty nie wypłyną, tego nie wiemy. Może część jest w tych aktach śledztwa, które nie udostępnili Rosjanie. No, nie chcę już tutaj za długo mówić. Oczywiście my tak naprawdę mamy na podstawie rozkazów ekspedycyjnych, które ilościowo określały transporty, zresztą nam nieco mniejszą liczbę w sumie niż 7305, ale dlatego, że to są, absolutnie nie można mówić, że to są wszystkie rozkazy, które zapewniały transport kolejowy, tak, dla więźniów z tak zwanej zachodniej Ukrainy, tak zwanej zachodniej Białorusi, z tych więzień. I tam mamy ten, że jest transport, prawda, do Kijowa, Charkowa, Chersonia. W Kijowie niewątpliwie zamordowano, bo w Bykowni przeprowadzono ekshumację. No wychodzi, że to większość jest tam jeńców, leży z listy ukraińskiej, ale w Charkowie, Chersoniu nie przeprowadzono. Znaczy w Charkowie przeprowadzono jeńców, natomiast tam nie znaleziono, tam mimo pewnych takich, tam, no już tam już zaczynano ogłaszać, że znaleziono, ale nie znaleziono potwierdzenia, że tam leżą ci więźniowie. Co do Chersonia, to w ogóle jest prawdopodobnie nie będzie wykonane, tak, ale już nie wykluczone, że to już jest tak pokryte, że tak powiem, przez beton, Że nie będzie ta ekshumacja, no zaniechano ich. Jeśli chodzi o tą listę białoruską, to się często tam Kuropaty wymienia, ale to jest tylko na tej podstawie, że tam był transport do Mińska. No z Mińska zwykle mordowano w Kuropatach, ale tam nie było ekshumacji. Zresztą jakby to zweryfikować, że są to ci więźniowie, skoro nie mamy listy imiennej. No więc to pokazuje oczywiście tą skalę tego, czego nie wiemy, ale ostatnie zdanie i puenta. Wiemy to, co najważniejsze oczywiście. Wiemy, że tej zbrodni dokonali Sowieci na mocy decyzji Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku. Czyli to, co najważniejsze wiemy. Dziękuję bardzo. Ja pana redaktora Ziemkiewicza trochę w innym kierunku chciałbym tutaj podpytać, bo chciałbym, żebyśmy też rozmawiali o tym, kim byli ci pomordowani w zbrodni katyńskiej, w tych miejscach, o których państwo tutaj mówili i czy to jest taka wyrwa, która gdzieś tam do dzisiaj nie tkwi w nas. Pan redaktor kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, był łaskaw użyć takiego określenia w stosunku do tego, co się
stało w Smoleńsku w 2010 roku, że po tym wydarzeniach trochę żyjemy tak jakby z kulą w potylicy w głowie, tak? To jest takie mało wygodne życie i ja mam wrażenie, że trochę tak jest ze zbrodnią katyńską i z poczuciem tego, co się stało, kto w tych dołach leży, nie tylko w tych, tak? Bo jeśli dodamy do tego te doły niemieckie od 1939 roku, to można powiedzieć, że ta wyrwa do dzisiaj nie została zapełniona. Tak, ja bardzo dziękuję za przypomnienie tego mojego tekstu Życie z kulą w potylicy, czy Życie z dziurą w potylicy, już szczerze mówiąc nie pamiętam tak dokładnie tytułu. Tutaj chodziło mi może nie tyle o porównanie dwóch rzeczy, które są absolutnie nieporównywalne, no bo katastrofa samolotu prezydenckiego, przypadkowa jak jednak sądzę, nikt mnie nie przekonał jak dotąd, żeby była efektem jakiegoś celowego działania, a z drugiej strony planowa, systematyczna zbrodnia, o której tutaj szczegółach państwo mówią, jak bardzo ona była rozległa, ile papierów, ile dokumentów wytworzono i tego, więc to jest nieporównywalne. Natomiast co starałem się porównać? Poza wątkiem, który pan poruszył, o którym za chwilę, starałem się też porównać tę sytuację, w jakiej znaleźli się Polacy po ujawnieniu przez Niemców, czyli w najbardziej dla nas niekorzystny sposób, faktu zbrodni. Wiemy coś straszliwego, co jest nie do przyjęcia dla świata. Ja myślę, że o tragedii polskiej pamięci Katynia najwięcej mówi taki felieton Mariana Hemara, który był chyba, na pewno był w takim zbiorze wydanym w Londynie, Awantury w rodzinie, nie wiem czy miał wydanie krajowe, gdzie Hemar streszcza, że sam zrozumiał dopiero całą sytuację po takiej rozmowie z Anglikiem, którą streszcza. Nie pamiętam, to był jakiś oficer czy urzędnik, w razie nie taki sobie pierwszy z brzegu Anglik z ulicy, tylko ktoś tam ważny, który mu powiedział, że tej zbrodni musieli dokonać Niemcy. No to Hemar jak to Polak mówi, ale to, daty, fakty tego. A on mówi, nie. Ty nie rozumiesz. Wy Polacy nic nie rozumiecie. Tej zbrodni musieli dokonać Niemcy. No to ten mu znowu mówi, ten, no, jak na Anglika, no, aż walnął w sumie. Posłuchaj, Związek Radziecki jest naszym sojusznikiem. Nie Wielka Brytania, tam jej królewskiej mości, tratatata, nie może być w sojuszu ze zbrodniarzami. Więc tej zbrodni musieli dokonać Niemcy. Rozumiesz? No i Hemar pisze, że w tym momencie zrozumiał. Tak, fakty się nie liczą, no ale dla nas nie mogą się nie liczyć, bo to jest... Znaczy, tu jest niesamowita, straszna sytuacja, która nie wiem, czy jest przez historyków badana. Ja się nie zetknąłem. Jeżeli ktoś by się tym zajął, to ja byłbym bardzo wdzięczny też za takie badania, bo doceniając wagę dotarcia do archiwów, sprawdzenia archiwów, no z drugiej strony wiemy gdzieś mniej więcej, możemy się domyślać, że gdzieś ten materiał archiwalny jest i póki Putin i jego następcy, to raczej niewielka jest szansa, że ten materiał zobaczymy. Natomiast przydałaby się analiza rzeczy, które są bardziej jawne, czyli tej sytuacji właśnie, która się pojawiła tak, przed kwietniem. Zwracam uwagę, rocznicę katyńską obchodzimy jednak nie w marcu, czyli nie w momencie decyzji, która zapadła. A właściwie to był tak naprawdę, tu powinniśmy rocznicę zbrodni obchodzić, no bo potem ta zbrodnia trwała wiele, wiele tygodni, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że bardzo długo. Nie da się tylu ludzi zamordować za jednym zamachem, takimi sposobami, jakie stosowali Sowieci. Ale obchodzimy tę rocznicę katyńską w kwietniu, czyli w momencie ujawnienia tej całej sprawy przez odpalenia jej przez Niemców. Z oczywistą intencją pokłócenia między sobą aliantów. Dla Anglosasów było jasne, oczywiste, o co chodzi Niemcom i było jasne dla nich oczywiste, że dopóki Niemców nie pokonają, nie mogą się pokłócić ze Stalinem. I to wiemy skądinąd, że Churchill z właściwym cynizmem nie ukrywał, że on doskonale wie, kto tej zbrodni dokonał. Roosevelt przecież też doskonale wiedział doradcy, który straszył go, że, bo się moralnie wzmożył i straszył go, że ujawni prawdę o tym, wysłał gdzieś, prawda, na Pacyfik, to jest osobna historia, niezwykle dla Ameryki kompromitująca zresztą, bo po prostu tej zbrodni musieli dokonać Niemcy. I po Polakach oczekiwano, że Polacy też przyjmą tę narrację.
i co najmniej powiedzą, dopóki nie wygraliśmy z III Rzeszą, to uważamy, że tej zbrodni dokonali Niemcy. No a potem to już jakby Polaków by się spuściło, wiadomo, tak jak to się zresztą stało. Nie byliśmy w stanie tego zrobić z oczywistych powodów. Nie byliśmy w stanie samych siebie okłamywać i się okłamać. Ale z drugiej strony nie byliśmy w stanie zrobić tego, czego po nas oczekiwali Niemcy. Czyli naciskać ostro na Churchilla, Roosevelta, robić awanturę, drakę na cały świat i na, przynajmniej na Polaków, że to się dzieje i że alianci nas, delikatnie mówiąc, tutaj lekceważą. Zapadł polski Londyn, zapadło polskie dowództwo w jaki dziwny letarg. Szczerze mówiąc, ja mam wrażenie, że ten letarg zaczął się wcześniej, bo nie trzeba było Niemców przecież, żeby tam ludzie już u Andersa nie wiedzieli, co się stało. Bo oni nie znali szczegółów, ale kilkanaście tysięcy oficerów zniknęło. Prawda? Stalin mówił, rozbiegli się i uciekli do Mandżury. Na litość boską. Przynik tego nie traktował poważnie. Swianiewicz w swojej książce pisze, że zdał relację dokładną. Dostał absolutny zakaz, prawda, absolutnie surowy, że ma Maulhalten, nikomu absolutnie nie wolno o tym mówić ze względów na interes państwowy. Tak nie wiedziano, co z tym zrobić. Potem przyszła ta nie... To jest moim zdaniem jeden z wielkich obszarów do zbadania i do takiego przepracowania intelektualnego. Właśnie tej naszej niemożności znalezienia się w tej sytuacji. Bo z jednej strony nie byliśmy w stanie zrobić tego, czego od nas żądali Anglosasi, czyli zdradzić tych pomordowanych po prostu. Z drugiej strony nie byliśmy w stanie zrobić tego, co było na rękę Niemców, czyli się awanturować o ten Katyń. I to jest właśnie... To się, tę sytuację nazwałem życiem z kulą w potylicy, no bo sytuacja, ja to pisałem bezpośrednio po tragedii w Smoleńsku, kiedy to taka sytuacja była, wiadomo, że nie będzie śledztwa uczciwego w tej sprawie, bo że nie będzie żadnego śledztwa i nikt się o to śledztwo nie upomni z różnych przyczyn, które tutaj dla tej dyskusji nie są istotne. Ja sądzę, że ważnym też częścią tego byłoby zbadanie znowu archiwów zachodnich, które, o ile wiem, są równie trudno, pan zresztą już wspomniał przed chwilą, że te archiwa brytyjskie na przykład są dla nas równie trudno dostępne jak archiwa sowieckie. Tylko tu się nawet trudno pogniewać. Oni po prostu mówią nie i nie. Albo są bardzo trudno dostępne, albo są w ogóle niedostępne, bo tajemnica państwowa, bo coś tam, wiadomo jak się z Anglikami rozmawia, z Amerykanami też nie najłatwiej pod tym względem. Ale pewne rzeczy, które są na przykład dostępne, no to są roczniki prasy brytyjskiej i amerykańskiej z tamtego czasu. Ja bym bardzo był ciekaw pracy, solidnej takiej analizy, tego, jak ton propagandy alianckiej po Katyniu, znaczy po odkryciu zbrodni katyńskiej, czy po ogłoszeniu zbrodni katyńskiej przez Niemców, jak ten ton propagandy amerykańskiej, brytyjskiej nabiera ostrza antypolskiego. Bo to jest taki też ciekawy, niezbadany temat z II wojny światowej, jak my w 1943 i 1944 roku właściwie stajemy się w oczach Amerykanów i Anglików takim cichym aliantem Hitlera. Bo tak nas przedstawia prasa tamtejsza, wedle mojej wyrywkowej wiedzy na ten temat, bo takiej sufluje NKWD oczywiście, bo takiej sufluje cały potężny aparat agentury wpływu stalinowski, który oni już wiedzą, że wiedzą, co ustalili w Teheranie. My tego nie wiemy jeszcze przez dłuższy czas, w każdym razie oficjalnie tego nie wiemy. Oni już wiedzą, że trzeba będzie jakoś wyjaśnić, prawda, swoim społeczeństwem, dlaczego ci Polacy, którzy 5 lat temu byli teoretycznie powodem przystąpienia przez nas do wojny i w ogóle byli cudowni, śliczni, fajni chłopcy z dywizjonu 303, dlaczego teraz są to faszyści, których nie ma co żałować. I cała ta operacja, cały ten splot emocji, który wtedy uruchamiał, dzisiaj kompletnie nie istnieje. A moim zdaniem, przepraszam, że nie odpowiedziałem na to pytanie, które pan zadał, ale też wydaje mi się, że to jest, może za chwilę później do tego wrócimy, tej wyrwy pokoleniowej, która została w polskim społeczeństwie. Ale ta część pamięci katyńskiej wydaje mi się kompletnie nietknięta i tego nie wiemy. I nie wiemy tego, no jakby troszkę na własne, troszkę z własnego, no powiedziałbym, zaniechania. To znaczy zabrakło, ja nie widzę takiej woli, żeby
wpakować się w ten strasznie śliski temat badania, no tego, jak nas potraktowali wtedy nasi alianci, ale też jak myśmy sami nie potrafili, znaczy nasi że w nasze władze w Londynie, nasze władze wojskowe na emigracji, jak nie były w stanie wybrnąć z tej sytuacji kompletnego pata, gdzie z jednej strony oskarżani byli, jakby nie zrobiliśmy tego, co chcieli Niemcy, ale i tak byliśmy oskarżani o to, że przez sam fakt, że polski rząd nie przyznał oficjalnie, że to na pewno musieli zrobić Niemcy, to już było wystarczającym powodem przecież, żeby oskarżać Polaków o wspólnictwo z hitlerowcami w dziele rozbijania koalicji alianckiej. To jest rzecz, do której równie niechętnie, myślę, się wraca pamięcią, jak do tych zbrodni, których ofiarą padli Polacy, ale wydaje mi się, że jednak powinno się to zrobić. Dziękuję bardzo. Pani doktor Kowalska chciała ad vocem, jak rozumiem. Tak, bardzo, bardzo dziękuję, bo zarysowałem w tym momencie, jak tutaj panowie rozmawialiśmy, dwie kwestie. Jedna to jest oczywiście wielka polityka, o której pan mówił. Panowie o dokumentach, których nam brakuje, dotyczące liczebności osób zamordowanych i właśnie ta liczebność, to podejście ludzkie, a właściwie jego brak. Odczłowieczenie przez podawanie liczb. Taka buchalteria zbrodni. I to jest niejako jedno zagadnienie, ale kolejnym zagadnieniem, kolejnymi dokumentami, których nam brakuje, to jest znajomość dokumentów wskazujących miejsca pochówku, znajomość planów cmentarzy, których brak. To jest również ogromnie szeroki temat, ale może o tym później, bo to są dotąd nieupamiętnione miejsca pochówku. I ja wychodzę z założenia, panie profesorze, niech żywi nie tracą nadziei i mam nadzieję, że ten Chersoń i ci, którzy tam spoczywają, kiedyś będzie nam dane przeprowadzić pracę i z godnością, że tak powiem, pochować te szczątki, tak jak miejsca, o których wiemy, które znajdują się poza obrębem cmentarzy wojennych, polskich cmentarzy wojennych już istniejących, w których spoczywają ci, którzy dotąd nie zostali przeniesieni. To przecież tak zwana mogiła na przykład numer 9 w Katyniu, odkryta przez robotników rosyjskich w 2000 roku, gdzie wiemy, że spoczywają zamordowani w tej zbrodni, w tej kwestii dzwonił przecież Putin do Kwaśniewskiego, jest tutaj na to prasa. Mało tego, jest dokument prokuratorski mówiący o tym odkryciu. Było wnioskowanie ze strony Biura Poszukiwań i identyfikacji do strony rosyjskiej przy wsparciu MSZ-u, które dotąd pozostało bez odpowiedzi. To są też pogrzebani ci, którzy zmarli w obozach, na przykład w Ostaszkowie, którzy spoczywają w Głuboczycy, gdzie jest tylko symboliczne miejsce pochówku, na których jest wskazane 45 nazwisk, a według innych informacji może tam spoczywać jeszcze raz tyle osób. Na to wszystko są dokumenty. Były wnioskowania, brak odpowiedzi strony rosyjskiej dotąd. Ale tu tak, przepraszam, wybiegłam poza pytanie. Wyrwa pokoleniowa i kogo zabrakło w powojennej Polsce. Tak, ale zanim, bo to jeszcze do tego wrócimy, ponieważ że tak powiem, będzie seria pytań do historyków, to gdybyśmy mogli przez moment trochę taką historią alternatywną pójść o tyle, że państwo jako historycy mają teraz taki moment, że mogą wszystko, że mogą sięgnąć do każdego archiwum, że mogą zrobić wszystko. Co robimy? Co robimy na początku? Bardzo mnie to ciekawi, bo ja ciągle słyszę, prawda, moglibyśmy to, tamto, tego się nie da, tu Putin, tu to.
pamiętam, że w 2010 roku przecież Miedwiediew jako ówczesny prezydent, tak dobrze pamiętam, on był wtedy prezydentem, przywoził prezydentowi Komorowskiemu jakieś dokumenty katyńskie, które miały być początkiem jakiejś tam wielkiej serii kilkudziesięciu, 60 chyba czy 50 tomów. Skończyło się, jak dobrze pamiętam, na tych kilku pierwszych, z których pewnie nic nie wynikało. Nie, to nie były żadne odkrywcze dokumenty wtedy. Znaczy, rzeczywiście zgodzę się, że okno, wrzutka, jakiekolwiek okno na zdobycie dodatkowych materiałów, to było właśnie wtedy, w 2010-2011 roku, i to okno bardzo szybko się zamknęło. Ale wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, ja się w ogóle zastanawiam, czy druga tura w ogóle nie jest potrzebna, o tym, żeby powiedzieć, czego jeszcze nam brakuje, bo w ogóle powiedzieliśmy o liczbach, wchodziliśmy na taką bardzo szczegółową dyskusję o dokumentach, ale my, być może, nie wiem, część z Państwa to zszokuje, ale my dalej nie znamy powodów wystąpienia Beris z propozycją rozstrzelania jeńców, bo wielu historyków, którzy zawodowo się zbrodnią katyńską zajmują, nie uznają jednozdaniowego stwierdzenia, że są to zatwardziali wrogowie władzy sowieckiej, jako wystarczający argument do rozstrzelania 22 tysięcy osób. Tym bardziej, że ci dobrze pamiętam, to jest to takie zdanie, nie wiem na ile prawdziwe, Beri, że on powiedział później, że popełniliśmy wielki błąd, tak? Walsza oszczypka, tak, coś takiego. Później w okresie już, kiedy były przywrócone dwustronne relacje między Polską a Związkiem Sowieckim zgodnie z umową Sikorską Majski. To rzeczywiście, no, są takie doniesienia, że rzeczywiście było takie zdanie, że to nie Beria powiedział, ale chodzi mi o to, że jeżeli mamy już zejść do takiego podstawowego poziomu, to my nie wiemy, dlaczego biuro polityczne powzięło taką decyzję o rozstrzelaniu 22 tysięcy. Rzeczywiście w notatce w propozycji Beri jest stwierdzenie, że są to nierokujący poprawy wrogowie władzy sowieckiej i należy ich wymierzyć im najwyższy wyrok, czyli rozstrzelanie. No ale zwróćmy uwagę na to, że na przykład w przypadku jeńców Ostaszkowa w kilka dni przed podjęciem decyzji z 5 marca toczą się sprawy karne wobec tych osób, głównie policjantów, ale też żandarmów. I Kolegium Specjalne NKWD zatwierdziło 600 wyroków skazujących tych jeńców od 3 do 8 lat, żeby ich wysłać do obozu pracy do Kamczatki. To jest końcówka lutego 40 roku. Potem jest spotkanie między innymi Piotra Sorupieńki, majora, szefa zarządu do spraw jeńców wojennych, w których on omawia z tym kolegium specjalnym szczegóły wywózki tych 600 skazanych na Kamczatkę. I nagle zapada decyzja Beri, która cofa to wszystko i skazuje tych ludzi na śmierć. Więc rozumiem, że pan doktor chce przez to powiedzieć, że jest to nielogiczne, bo logika tego systemu jednak byłaby taka, że skoro mamy te 20 kilka tysięcy jeńców, to wyślijmy ich do ciężkiej katorżniczej pracy. Co zrobią, to zrobią, a jak tam umrą, to i tak umrą, bo taka jest logika tego. Są pewne przypuszczenia sugerujące, że ta decyzja była niejako wymuszona wojną sowiecko-fińską i obawami, że strona polska, czy żołnierze, bo o tym mówił między innymi właśnie Sikorski w lutym 40 roku, przyłączą się do frontu zachodniego i wspomogą Finlandię w wojnie. Sowieci obawiali się, że na tyłach, czyli w tych trzech obozach, jeńcy, jeżeli dowiedzą się o tym, że strona polska, że żołnierze z Francji biorą udział w wojnie fińsko-sowieckiej, podejmą próby buntu i będą oczywiście próbowali jakoś oddziaływać. Ale to są tylko poszlaki. My tak naprawdę nie wiemy, dlaczego nagle ta decyzja zapadła, bo na przykład sugeruje się właśnie, że no skoro byli zatwardziałymi wrogami, no to trzeba ich rozstrzelać. Ale
Proszę zwrócić uwagę, że te trzy obozy powstały w październiku 1939 roku i od samego początku, jak ci jeńcy byli w tych obozach, oni byli inwigilowani i władze obozowe NKWD doskonale zdawały sobie sprawę o nastrojach panujących wśród jeńców. Ponad 90% z nich, grubo blisko 100%, były to osoby, które deklarowały niechęć do Związku Sowieckiego. Więc Beria od samego początku zdawał sobie sprawę, z jakim elementem, mówiąc w cudzysłowie, ma do czynienia. Więc trudno uznać, że nagle po pół roku doszedł do przekonania, że trzeba ich rozstrzelać. Takich wątków i niejasności jest naprawdę dużo więcej. Można też wyjść z założenia, i to jest jakby nawiązanie do tego, do tego pytania, o którym pan redaktor zadał, że władze sowieckie po prostu, biorąc pod uwagę jakieś perspektywiczne myślenie, obawiały się, że ci oficerowie, kiedy zostaną zwolnieni z obozów, na pewno wezmą udział w odbudowie państwa polskiego, co było ewidentnie nie na rękę władzy. No ale właśnie o to chciałem zapytać, no może doktora Wasilewskiego, no bo w jesienią 1939 roku sytuacja taka jest, cytując Mołotowa, że Polski nie ma tego bankarta wersalskiego i jak rozumiem, Stalin myśli sobie tak, i już nigdy nie ma, no podzieliliśmy się tą Polską, jej nie będzie, więc ci jeńcy nie są do niczego nikomu potrzebni, tak? Polski już nie będzie. Ja myślę, że każdemu panelowi dobrze robi trochę polemika, więc ja powiem tak. Nie no, właśnie te miesiące były potrzebne na przesłuchanie, te przesłuchania trwały. Były potrzebne na wyłuskanie tych, którzy będą realizować te cele sowieckie. Wiem, że to się z bardzo małej grupy udało. To miażdżąca większość zachowała tą lojalność wobec państwa polskiego. Oczywiście pamiętajmy, że my tych teczek ewidencyjnych, osobowych nie posiadamy, które by nam więcej powiedziały o tym biegu zdarzeń w obozach. Gromadzono też dane adresowe rodzin, przecież zsyłka do Kazachstanu, tak zwana kwietniowa, równocześnie odbywana ze zbrodnią katyńską praktycznie, no, odbywała się o dane. No, to było perfidne działanie, ale była wymiana listów i ona mogła do tego między innymi służyć. No, oczywiście trzeba było dojść do tego wniosku, że to są zatwardziali przeciwnicy. Natomiast tutaj trochę jest taki powód, który mamy w dokumencie i mamy to możemy stwierdzić. No, dzięki temu, że w 1992 roku Borys Jelcyn zdecydował się ujawnić pakiet numer 1, gdzie rzeczywiście były te kluczowe dokumenty. Decyzja, notatka Szelepina, do tego dołączono wtedy jeszcze wiele innych ciekawych dokumentów. No, sam protokół Politbiura, wyciągi. Ale proszę Państwa... Ja przepraszam, panie doktorze, dopytam o tego Jelcyna, bo to mnie też zawsze intrygowało. To, czy my jakby znamy powody, dla których nagle Borys Jelcyn, czy ja się mogę domyślać? Nie, no powody znamy. To tak. Wtedy przygotowywano właśnie, no była w trakcie ta operacja, którą należy uznać za jak najbardziej słuszną, procesu przeciwko partii komunistycznej, tak? Skazanie ją za jej byłe przewiny, no takiej małej Norymbergi próby zrobić. To oczywiście też, no jest taki mechanizm sprawowania władzy, to oczywiście umacniało, prawda, Jelcyna w momencie, w którym on tu przejmował tę inicjatywę, no to i on to dokonywał, no to on jakby cementował władzę, eliminował przeciwników, ale no niewątpliwie, no był postacią wyróżniającą się na tym tle. To wiemy, że to generalnie już tak, już, bo nie ma miejsca na szczegóły, to władze sądownicze, to niezależne władze sądownicze powstrzymały ten proces. Władza wykonawcza w Rosji była wtedy skłonna to przeprowadzić. I w ogóle no, prowadził taką politykę, że rzeczywiście ujawniał te zbrodnie komunistyczne, były one krótko nagłaśniane. Wiemy, że już przy tej kampanii drugiej prezydenckiej, no to już tam sytuacja jest zmieniona, już drugiej jego kadencji, tak to nie wygląda, ale no to myślę, że... Adwocem w tym czasie też Władimira Bukowskiego wpuszczono do archiwów kremlowskich
sytuacja wcześniej i później nie spotykana. No właśnie, i tu myślę, to jest świetnie. Jeśli dobrze pamiętam, to miał skaner ze sobą, dzięki któremu zrobił trochę. I tu myślę, świetnie to właśnie koresponduje z tym, co mówił pan doktor, ale co mówi pan redaktor. To okno jednak niewątpliwie najszersze, to było na początku lat 90. Ja osobiście nie sądzę, żeby ono specjalnie było w 2010-2011, to wtedy ta ekipa nie była tego skłonna. Zdolna zrobić wszystko, tak jeszcze odnosząc się do poprzednich wypowiedzi, więc zdolna moim zdaniem zrobić wszystko. W tych tomach trochę tam ciekawych dokumentów jest, ale nie kluczowe, przekazano tam więcej tomów już, żeby to wyjaśnić, więcej tomów, tak? Natomiast nie wiem, czy tu się jeszcze kwestia tej omyłki, tak? Bo może jeszcze takie generalia. Jedno to są te bardziej takie jawne powody, a drugie motywy. To ich w dokumentach, tych głębokich motywów pewnie nigdy nie znajdziemy, tak? To jest już trochę kwestia interpretacji. Ci z Państwa, którzy siedzieli, oglądali film o Marcinkiewiczu, to tam profesor Materski, prawda, te powody wyłuszcza. Tu doktor Łagojda, tak? I to oczywiście ma podstawy, tak? No niewątpliwie chciano nie dopuścić do tego, żeby odbudowane zostało państwo polskie. To było jasne. W ogóle, żeby zostało odbudowane i ci ludzie oczywiście wiedziano, że ci ludzie chcą działać na rzecz tej odbudowy, odzyskania niepodległości. No więc wyeliminowanie było ich oczywistym jakby tutaj ruchem. Chciano na stałe wcielić te ziemie, które zajęto po wrześniu 1939 roku. No większość tych ziem zresztą to jest, prawda, najtwardszy jest taki skutek drugiej wojny, że no nie wróciła do Polski, ale to oczywiście też już są dalsze dzieje. No jeszcze jedno zdanie o tej omyłce. W październiku 1940 roku po prostu do Moskwy została 8 oficerów z Gryazowca, wśród tych ocalałych, zabrana. Później tam jeszcze dochodziły kolejne osoby z tego Kościoła 2, prawda, do Moskwy, później do słynnej części, do której wsłuchiła do Małachowki, do której jeszcze tego Willi Szczęścia tak zwanej, tam jeszcze też uzupełniono innymi osobami z Gryazowca. Ale tutaj ta główna grupa, tam między innymi Berling, Bukojemski, to ci, co później poszli ostatecznie na współpracę, Gorczyński, Tyszyński, to te najwyższe stopnie, ci, którzy później byli u Andersa, tam dużo wiemy tam też od majora Lisa, który też najniższego stopniem, który jakby tam inną pozycję zajmował, taką negatywną, bardziej wśród władz, ale został z różnych względów zakwalifikowany. I wtedy podczas rozmowy, no o nich była rozmowa o tworzeniu armii, bo przecież to był powód, tak, o dywizji, tak, najpierw o dywizji, konkretnie o dywizji. I wtedy oczywiście oni pytali, Berling spytał, co się stało, prawda, będę mógł tych z Kozielska, Starobielska wykorzystać, to ja, prawda, dam listy. Tam pewnie były dawane te listy. Tam jest nawet tak, taki wniosek, chociaż tych, kogo do końca on chciał, to nie wiemy. Ale wtedy no, padło, nie, popełniliśmy wobec nich omyłkę. I to raz powiedział, no zachęcam do przeczytania, jeśli wyjdą zbiorowe z takiej konferencji, która się odbyła nie tak dawno. Takie materiały wyjdą, tam będzie mój artykuł, który szczegółowo to analizuje. No, była Beria, rozmawiała z Berią w obecności Mierkułowa i Beria to tak sformułował Berlingowi. I była pewnie druga, gdzie był Mierkułow, Reichmann i Lis. No, to ona jest też, nie jest tak pewna, ale prawdopodobnie i też to z kolei bardzo podobnie powiedział Mierkułow. Ale oni jednak, proszę Państwa, prawdopodobnie, bo to taka analiza, krytyka źródeł wskazuje, że dodali, bo oddaliśmy ich Niemcom. Później to z różnych względów wypadało z różnych tych źródeł, ale w części jest, więc to już byłaby taka prefiguracja kłamstwa Katyńskiego i to jeśli chodzi o tą omyłkę. No i tam oczywiście wiadomo, że dodali, damy wam innych, tak? To jest mniej więcej ta historia. No, pływamy po różnych tu tematach, ale myślę, że związanych ze sprawą. Podsumowując, jeśli mam prawo, nie będąc historykiem, tylko fascynatem historii i pisarzem, który stara się... Publicyści mogą więcej, dużo, panie redaktorze. No może właśnie mogę więcej, to spróbuję tak podsumować, że mamy generalnie dwie hipotezy. Logiczną i psychologiczną, o której historycy jako ludzie trzymający się faktów nie wspomnieli, a która jednak jest moim zdaniem nie taka głupia, bo no tak jakoś jest, że te wielkie zbrodnie wszystkie są, szczerze mówiąc, bez sensu.
Miałem honor robić jeszcze wywiad z świętej pamięci Janem Karskim, który opowiadał, zresztą powszechnie znane, nie powiedział mi czego by gdzie indziej nie mówił o tym, jak się odbijał, prawda, z tą wiedzą o Holokauście. Odbijał się od czego? Od logiki, no bo mówili mu wszyscy, dobra, wymyślacie androny, jak myśmy w czasie I wojny światowej wymyślali tam o tych co małe belgijskie dzieci, bo się nabijają na bagnety i pieką i tak dalej, bo to trzeba ducha bojowego krzepić, ale przecież to są bzdury. Po co Niemcy mieliby to robić? W momencie, kiedy maksymalny wysiłek wojenny, prawda, Niemcy eszelony, które powinny wozić materiał na front, wożą Żydów do gazu. Siły policyjne, które powinny zwalczać partyzantkę, utrzymać porządek na zapleczu frontu, zajęte są, prawda, likwidowaniem tych wszystkich ofiar, które w niczym nie zagrażają III Rzeszy i wysiłkowi wojennemu. Przeciwnie, można by było, tak jak to się pojawił ten wątek, wziąć je wszystkich do obozów pracy i zmusić, żeby prawda, i tego się sami Żydzi spodziewali. No. To było coś tak monstrualnie głupiego, że nikt nie chciał na świecie uwierzyć w taką głupotę. Jak zobaczymy rzezie wołyńskie na przykład, z punktu widzenia też nacjonalistów ukraińskich, podjęcie takiej decyzji w momencie, kiedy było oczywiste, że Niemcy przegrają, prawda, wojnę Rosji, z dokonania tej zbrodni w celu oczyszczenia, prawda, terenu z Polaków, stworzenia takiego zarzewia niezgody, nienawiści polsko-ukraińskiej na wiele, wiele pokoleń, prawda, też było to czymś absurdalnym. I teraz oprócz tej hipotezy logicznej, czyli mamy marzec 1940 roku, Zachód wyobraża sobie, że ta wojna będzie na Zachodzie tak jak poprzednia trwać. W miarę tutaj na linii Zegfryda, na północy, na południu zamierza się użyć Polaków w tym celu, czyli Brygada Podhalańska formowana do walki w Skandynawii, Brygada Karpacka do walki w Azji, do zajmowania Iraku, prawda, ewentualnie, Avro Lancaster jako cudowna broń, która ma zmiażdżyć pola naftowe Kaukazu, bo po to przecież to potężne lotnictwo bombowe wtedy rozbudowywali Anglicy. Stąd potem ta niezbyt mądra, moim zdaniem, ofensywa miażdżenia miast niemieckich, która tak naprawdę była kompletnie marnowaniem wysiłku i życia ludzkiego, bo jej skutki wcale nie były istotne dla zwycięstwa. Ale w każdym razie w takiej sytuacji Stalin też się spodziewa, że będą krwawić tam na tym zachodnim froncie, to potrwa długo. No, nie ma śladów, żeby ktokolwiek przewidział, że słabsi liczebnie Niemcy, mający mniej czołgów, mniej samolotów, prawda, i w ogóle generalnie słabsi, tak wklepią Francuzom, że Francuzi się poddadzą w chwili, kiedy i tak wciąż będą silniejsi liczebnie od Niemców. To jest fakt, że w bardzo niezręcznej sytuacji strategicznej. Więc to jest ta hipoteza logiczna, że rzeczywiście być może uznano, że skoro Polacy będą użyci w takiej wojnie, to tych oficerów lepiej się pozbyć. Ale jest też i psychologiczne. No w końcu dlaczego dokonano Holokaustu, mimo że był on bez sensu? No bo Hitler miał autentycznego fioła na punkcie likwidacji Żydów i nienawiści do nich. No i jest taka hipoteza, że Stalin tak głęboko przeżywał swoje upokorzenie z roku 1920, że po prostu być może w tym momencie wpłynął na Berię i powiedział nie. Po prostu ja tych ludzi chcę, żeby ich nie było. Koniec. To jest zemsta za to, co się zdarzyło w roku 1920. Stalin mściwy był, to trzeba powiedzieć. Natomiast jakby urokiem i zarazem siłą i wadą tej hipotezy jest to, że ona jest całkowicie nieweryfikowalna, no bo trzeba by tego piekłowszczyka wyciągnąć z grobu, gdziekolwiek on tam leży, bo z tego muru kremlowskiego go chyba potem gdzieś przenieśli i przesłuchać, co przy obecnych technologiach jeszcze nie jest możliwe. Może, być może kiedyś postęp aż tak daleko naukowy pójdzie. Natomiast ja bym tej hipotezy nie lekceważył. Właśnie dlatego, że te wielkie zbrodnie czasami są dokonywane w sposób całkowicie bezsensowny. Rzeczywiście z punktu widzenia Sowietów nie było powodu mocnego, takiego powiedziałbym mocnego powodu do tej zbrodni, no ale wiemy, że ponad wszelką wątpliwość dokonano jej. Pani doktor, chciałaby się odnieść do tego, czy ruszamy z dalszą częścią pytań? Ja jeszcze wrócę do tej możliwości, gdyby pani jako historyk miała teraz możliwość, nieograniczone możliwości dotyczące badania zbrodni katyńskiej, to który kierunek,
co w pierwszej kolejności należałoby zrobić. Po tylu latach, jak rozumiem, też zaniedbań tutaj z tego, co padło, może nie wprost, jednak wydaje się, że chyba te lata 90. były kluczowe tak naprawdę, że to okienko, o którym tutaj panowie mówili, no nie zostało wykorzystane chyba w ogóle. No. Z drugiej strony... To, co wiemy, to wiemy właśnie tak naprawdę z tych dokumentów przekazywanych. Tak, tak, to... Byśmy w ogóle nie wiedzieli, tak? Także to nie jest tak, że nie wykorzystane. No dano wtedy tyle. To jest tak naprawdę, że w tych fundamentalnych sprawach. W tych fundamentalnych sprawach to tyle, ile jest tam wydawane, to jest wydawane. Ja na przykład znalazłem decyzję Biura Politycznego dotyczącej reakcji na pracę w 1952 Komisji Maddena. No to mogę powiedzieć, że znalazłem w archiwum RGASPI, ale no to też mi ją wydano. To nie było taka, tak w gruncie rzeczy praca z indeksem, że... To mnie interesuje, ten rok, to dostałem takie dokumenty, że tam to było, tak? No w tej garfie, tym głównym archiwum, to bardziej indeksowo można rzeczywiście szukać i to jest na pewno, że im więcej by przyjeżdżali polscy historycy, tym pewnie jakieś takich rzeczy, ale nie kluczowych, znajdywaliby, no jakieś tam serwisy TASU, który zbierał wszystko, co w 1943, prawda, na temat Katynia na świecie wypowiedziano i zbierał po Komisji Burdenki, ten początek 1944, to jest i to na zasadzie można było takiego szukania kwerendy, powiedzmy, jak robi historyk, znaleźć. Natomiast te kluczowe rzeczy to oczywiście udostępnienia jest, to była decyzja polityczna. No co jest tajne, to jest tajne. To w grupie dokumentów to wygląda tak. Jeśli jest mikrofilm, to idzie mikrofilm i nagle potem jest listek na tajnie. Nie wiadomo, co tam jest, bo to często pada te pytanie, a co jest utajnione? Właśnie na tym tajność polega, że nie wiadomo, co jest utajnione, tak? No ja na przykład jest jakiś tam, jakaś rolka, gdzie są płatności, które biuro polityczne zatwierdzało dla osób, no, celebrytów, głównie literatów z Zachodu, których książki wydawano w Związku Sowieckim, tak? Ale oczywiście no, dla nich cenne było, jeśli dostali w dolarach, tak, pieniądze, tak, w twardej walucie. Wszystko to biuro polityczne zatwierdzało. No i jest tam ileś, że dostali, prawda, no bo wydano książkę. No tłumaczono wiele książek, prawda, zupełnie nie znaczy nawet, że w tych książkach, prawda, że to każda z tych książek to była gloryfikująca Związek Sowiecki. Różną literaturę tłumaczono. No i nagle wśród tego występuje jakiś listek na tajnie. No to mi przychodzi. Tak, to też nie jest, że ja niezliczoną ilość obejrzałem, tak, ale to mówię konkretnie. No co tu może być? Bo jest jeden tutaj literat, prawda, dostał, tu drugi dostał, a tu nagle listek na tajnie, po czym idzie następny. No oczywiście, to jeszcze powiem jedno, no, rosyjskie archiwa to są niezmierzone tak archiwa, bo to jednak jest imperium. To tam leci, prawda, Soединенные Штаты, prawda, tam nie wiem, Tajlandia, prawda, to oni mają z każdego, na przykład jeśli chodzi o, powiedzmy, biuro do spraw, ten wydział polityki zagranicznej partii, tak, no to on, prawda, zbierał partii, ja tu to nie mówię, a jest jeszcze przecież Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to on zbierał z całego świata, prawda, dotyczące informacje, także to są oczywiście wielkie, przepastne archiwa, no. No w tym momencie to na pewno tam się nie da szukać, tak? Ogólnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że ani w latach 90., ani tym bardziej w 2010, 2011 roku to nie było tak, że okej, my wam otwieramy archiwa, wy sobie szukajcie. My byliśmy od samego początku skazani na to, co nam chcą dać Rosjanie. Rzeczywiście w latach 90. Dostaliśmy kluczowe dokumenty, jeżeli chodzi o sprawę katyńską, ale to nigdy nie było tak, że mieliśmy pole do jakiegoś manewru i do szukania tych dokumentów albo tych niejasności, które nas najbardziej interesują. Niestety, czy tego chcemy, czy nie, Katyń zawsze będzie uwikłany w tą wielką politykę. I od wielkiej polityki, od decyzji władz politycznych, historycy mogą dostać jakieś dokumenty lub nie. I tak to niestety wygląda. Tutaj mówimy o historykach, ale też przecież są wnioskowania prokuratury i tak jak panowie tu wspominaliście, wiadomo, istnieje tak zwana sprawa 159, czyli to, co dostaliśmy ze strony rosyjskiej, przekazane naszej prokuraturze.
I z tego 35 tom, tam ta sprawa ma ponad, znaczy stronie polskiej, o ile dobrze pamiętam, przekazano 148 tomów akt, 35 dotąd nie przekazano. Co się w tych aktach prokuratorskich prowadzonego przez stronę rosyjską śledztwa znajduje? Tu mówimy o tym śledztwie z lat 90-2004. Dotąd nie wiadomo, choćbyśmy to dostali. Być może tam jest lista białoruska, być może są tam brakujące dokumenty, ale to jest właśnie to operowanie na granicy, tak jak pan redaktor powiedział. To, co możemy myśleć, gdybać i to, na podstawie jakich dokumentów możemy wnioskować. Historyk ma obowiązek stwierdzać to na twardych aktach. Tych akt teraz brak i mamy taką sytuację obecną. Ja rozumiem, jeśli można jeszcze to coś chyba jakby... Halo, o, teraz. Ja rozumiem, że nie ma w tych dokumentach, do których mamy dostęp, żadnego wątku pozwalającego na odpowiedź na pytanie, które tutaj pan redaktor zadał w pewnym momencie, mianowicie czy istniała świadomość, czy istniał zamiar ze strony sowieckiej po prostu likwidacji polskiej elity w celu, no, na przykład uniemożliwienia czy osłabienia oporu po planowanym. Diabli wiedzą właściwie, co oni planowali. Chyba jednak planowali zajęcie, zbudowę jakiegoś marionetkowego, nie wiem, czy w formie Sowieckiej Republiki Warszawskiej, czy w formie jakiegoś marionetkowego państwa. No jakoś tam Stalin sobie musiał wyobrażać zagospodarowanie tego terenu między, w okolicach Wisły, prawda, bez względu na to, jakie granice planował. Więc na pewno Willa Szczęścia była... jest dowodem, że myślano już wtedy o znalezieniu kadr do sowietyzacji Polski. Ta dywizja, która miała wtedy powstać przy armii sowieckiej, no wiadomo, miała być zaczątkiem jakichś tam większych rzeczy. Więc teraz nie mamy rzeczywiście żadnej pewności, no poza tym, że można się spodziewać, że... Znaczy przez porównanie, no w postępowaniu Sowietów wobec różnych mniejszości narodowych, czy w umowie z Niemcami zawartej, która po stronie niemieckiej zaowocowała akcją AB, no jest ta, widać, że oni mieli tę świadomość, że trzeba głowę uciąć, prawda, każdemu podbijanemu narodowi. Ale czy chodziło o elity intelektualne? Zresztą nie zapominajmy, że no jednak tam byli nie tylko oficerowie wśród ofiar tej zbrodni, policjanci, generalnie były tam osoby, i to jest, wydaje mi się, pewien klucz, wszelkie osoby związane z państwem polskim, funkcjonariusze państwowi. Więc myślę, że było to nawet nie tyle pomysł usunięcia w sposób zbrodniczy elity, w sensie, tak jak my potocznie rozumiemy słowo elita, prawda, jako tej warstwy opiniotwórczej, tej warstwy, i tak jak Niemcy to w akcji AB rozumieli, prawda, czyli elity takiej, która może naród poprowadzić i na przykład ducha oporu tam wskrzesić i tak dalej, bo tak chyba Niemcy podchodzili i tego, owocem tego myślenia były Palmiry. Natomiast Sowieci do tego chyba podchodzili bardziej technicznie. Wszyscy, którzy byli związani z państwem polskim przedwojennym, mają zostać usunięci. Czy byli związani jako oficerowie? No znowu, to byli głównie oficerowie rezerwy, czyli ludzie w cywilu. No oficerami rezerwy wiadomo, kto zostawał. No, ludzie też jakoś powiązani w ogromnej części z państwem, w ogromnej części niezbędni do funkcjonowania państwa polskiego. Czyli wydaje mi się, że tej hipotezy, mimo że, jak rozumiem, bo proszę mi popowiedzieć, że się mylę, mimo że w dokumentach nic nie wskazuje na taką motywację, jednak też trzeba brać pod uwagę, że ta motywacja mogła być, że chodziło też po prostu, a co będziemy z tym czekać, prawda? Ci ludzie tak czy owak muszą zginąć. Oczywiście można by ich wysłać do kopalni złota, niech kopią złoto i tak tam powymierają w ciągu kilku lat, więc pozostaje to pytanie właściwie, dlaczego z miesiąca na miesiąc została zmieniona ten. Natomiast nie ulega wątpliwości, że oni w planach sowieckich byli tak czy owak skazani na zagładę, tak samo jak w planach niemieckich skazani byli na zagładę profesorowie polscy na przykład, prawda, i zostali wymordowani z analogicznych powodów. Tutaj już panowie podjęli też temat bliskich
tych, którzy przebywali w obozach specjalnych. To jest też to, co pan mówi. Wymordowanie bliskich jako tych, którzy byli ukształtowani w podobnych wartościach, którzy byli nośnikami pamięci o tych przeznaczonych do likwidacji, tak to brzydko nazwijmy. I tutaj dwie kwestie się wiążą. Wyniszczenie nie tylko demograficzne. Demograficzne już dawno, już w marcu 40 zapadały decyzje, tu mówię o tej wywózce akurat kwietniowej. Dlaczego? Dlatego, że w miejsce wysiedlanych wsiedlano osoby oddane tej władzy radzieckiej. Już wtedy przygotowywano zmianę na terenach włączonych do Związku Sowieckiego. Już wtedy to miało miejsce, takie myślenie, można powiedzieć, perspektywiczne. Ale wchodząc dalej, to jest takie niejako szersze rozumienie zbrodni katyńskiej i to, co też pan mówił, eliminacja oficerów. Trzeba pamiętać, że to są w ponad 50-60% rezerwiści, przedstawiciele ponad 44 profesji. To nie tylko jest zmiana demograficzna, to jest wymordowanie określonej grupy osób. I to jest wymordowanie nie tylko, mówiliśmy tutaj o Marcinkiewiczu, o Starobielsku. Grupy lekarzy wedle prawa międzynarodowego nie powinni zostać wymordowani. To jest październik 39, kiedy oni już wnioskują. No i przechodzi decyzja, żeby z nimi postępować. Oczywiście nie do nich, tylko do Bierzkowa, szefa obozu specjalnego. A żeby z nimi postępować wedle wskazań zarządu. Czyli przepraszam, to samo chyba dotyczyło też księży, którzy nie podlegali, jakby też to było bezprawne. Ale tak? Oczywiście to jest też określona grupa osób, ale na przykład pozostańmy tylko przy lekarzach. To są też lekarze, którzy praktykują w tych obozach, którzy nie niosą pomoc, pomimo wszystko skazani na zagładę i przez pryzmat, tak jak Marcinkiewicza, określonej grupy osób, możemy prześledzić niejako ich biografię, z jakich rodzin pochodzą, nosicielami jakich wartości są. Ale mało tego, idąc dalej, możemy powiedzieć nawet więcej, co chciano osiągnąć przez ten mord. Na przykład Różycki to jest potomek powstańca, dowódcy, jednego z dowódców powstania listopadowego. Czy cofając się dalej, Hauke Bosak, tak samo prawnuk z powstania z kolei styczniowego dowódcy. Zastanówmy się, jak głęboko ten mord wpłynął na eliminację określonej grupy osób. To, co się nie udało kiedyś, udało się teraz. To jest podcięcie niejako korzeni, dlatego że następowało wymordowanie nie tylko określonej osoby, nawet o określonym zawodzie, bardzo ważnym dla funkcjonowania, nie wiem, polskiej nauki, techniki, bo to byli ludzie wszelkich profesji, ponad 44, jak kiedyś usiłowano liczyć, ale to sięgało znacznie głębiej. W linii męskiej tracono osoby, które są nosicielami, tak jak ja mówię, wartości patriotycznych, określonych wartości. Podcinano korzenie tożsamości. Z tego sobie trzeba zdawać sprawę, jaki był zamysł tej eliminacji i jak głęboko on sięgał. Przecież tutaj te dwie osoby, które wymieniłam, w linii męskiej przestał istnieć cały ród. To są też, o tym się nie mówi, bo siła skojarzenia, matematyka. Też nie tylko zaawansowani wiekiem, ale też nawet małoletni, jak na przykład Stasio Zimek. Człowiek 17-letni, który był w niewoli z ojcem, który został zgładzony, o którym sam tutaj wspomniany Tokariew mówił.
Wszedł bez czapki, uśmiechnął się, prawdziwy chłopiec. Jemu też wróżono wielką przyszłość, był doskonałym matematykiem, duszą towarzystwa, jak rodzina wspomina. Także takie plany życiowe, takich ludzi wyeliminowano i tutaj moim zdaniem tkwi ten zamysł. Nie tylko straty demograficzne, to jest podcięcie korzeni całego narodu. To nie tylko żałoba danej rodziny, tych, których przeżyli. To niemalże żałoba narodowa, jeżeli za tą liczebnością będziemy widzieć określone osoby. I z tego uważam, trzeba sobie zdawać sprawę, bo wtedy wiemy, kogo zabrakło w tej nowej Polsce i co zostało oddane w ręce tych, którzy zajmowali te tereny. Weźmy, chciałem też odnieść się do tego, co mówił pan redaktor. Znaczy, odpowiadając krótko na pana wątpliwości, to jest rzeczywiście tak, jak pan powiedział, że tego zamiaru w tych dokumentach nie ma. No ale jeżeli weźmiemy chociażby pod uwagę to, że wśród ofiar zbrodni katyńskiej ponad 35, z tego co my wiemy na chwilę obecną, ten procent może wzrosnąć, 35% ofiar zbrodni katyńskiej miało wyższe wykształcenie. To była inteligencja narodu polskiego. To nie byli oczywiście tylko generałowie, pułkownicy, podpułkownicy, czyli zawodowi oficerowie Wojska Polskiego, ale to było 107 wykładowców akademickich uczelni polskich i europejskich. To nie tylko właśnie, no Marcinkiewicz jest tutaj tego dobrym przykładem, tak? Ale tu jest, weźmy na przykład dla porównania operacja AB i Sonderat Krakau, prawda? Tam aresztowano 184 profesorów czy uczonych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale tylko około 20 z nich zmarło w więzieniach, w obozach koncentracyjnych na terenie III Rzeszy. Reszta wróciła do swoich rodzin, a zbrodnia katyńska to jest właśnie 107 wybitnych naukowców, to jest ponad 1000 nauczycieli różnych szkół, liceum, szkoły powszechnej. To jest około 700 lekarzy, prawników, sędziów różnych sądów na terenie II RP. No to jest skala zbrodni, znaczy jej następstwa są tak porażające, że one są trudne do jakiegokolwiek oszacowania. Ja tylko dodam. Za sekundkę, dobrze? Pod koniec. Ja tylko, to będzie pewnie trywialne pytanie, ale dodam, ale zakładam, że Sowieci, że Stalin, że Beria zakładali, że ta zbrodnia nigdy nie wyjdzie na jaw, że prawda... Oczywiście. I w momencie, tak, bardzo proszę, panie doktorze. Takie może... Tak, słyszymy się. Dobrze. To oczywiście tak, to byli ludzie, którzy służyli państwu polskiemu lub byli szczególnie oddani temu państwu. No to nie ma wątpliwości ze składu, który jest dokładnie przedstawiony. Jeśli chodzi o te oficerowie zawodowi rezerwy, rzeczywiście często się składzie na to nacisk, plus na te zawody, które pełniono, ci rezerwy pełnili w cywilu. Zdawali sobie sprawę z tego Sowieci, nie jest tak, że nie wiedzieli, ale jeśli chodzi na przykład o podział na zawodowych i rezerwistów, to chyba tylko jeden dokument jest, więc wykonano coś takiego. Natomiast dzielono stopniami wielokrotnie. Oni ginęli dlatego generalnie, że byli oficerami Wojska Polskiego, w mundurze właśnie służącymi państwu. To jednak był pierwszy powód, to wynika z całej tej wcześniejszej dokumentacji, a nie te cywilne funkcje. No policjanci, prawda, podobnie. Ta kolejna grupa, czasem nie wymieniana z jakichś psychospołecznych względów, pomijana, jeśli chodzi o liczebność, to jest straż więzienna, tak? Ale wiemy, że szczególnie wśród więźniów, chociaż tam pojedyncze osoby były i wśród jeńców, więc wśród jeńców wymieniono, prawda, urzędników, obszarników, a wśród już więźniów to już mamy tą paletę, prawda, tam są znowu i obszarnicy, i urzędnicy, i tam przemysłowcy dochodzą,
jest, padają, że przemysłowcy, to jest w tej propozycji Berii, tak? Bo to jest ta część z propozycją i mniej więcej ją powtarzająca, mniej nieco niż więcej powtarzająca ta, w związku z tym podejmijmy taką decyzję. Ta decyzja została wpisana do protokołu numer 13 decyzji tajnych z 40 roku i potem z niej zrobiono te wyciągi, prawda? No między innymi ten dla Berii z decyzją. I czy później jak to Szelepin sporządzał, to też dla niego sporządzono. Ale to są te wyliczone kategorie i to wiemy w związku z tym, prawda, to zdradza nam tą intencję. Tam jest charakterystyczne, że właśnie to, no już nie będziemy tu tych przykładów, prawda, kto się krył pod tymi urzędnikami, no przemysłowcy na przykład Baczewski, tak, ale tam jest jeszcze taka charakterystyczna kategoria osadnicy, tak, to pada. Tam oczywiście agenci wywiadu, osoby, prawda, należące do różnorakich kontrrewolucyjnych, prawda, organizacji, tak? My wiemy, że jak ktoś to były organizacje, prawda, strzeleckie, prawda, partie polityczne, jeśli chodzi o tu więźniów, to grało rolę. No, ale jeśli chodzi tutaj o to jest jeszcze ta kategoria osadników, charakterystyczna. To rzeczywiście, w sensie społecznym, to nie jest elita. No, dostali nadział ziemi zasłużenie w 18-20 głównie roku w Polsce, krótko mówiąc. No ale byli identyfikowani jako ci, że będą przywiązani do tego państwa. No i są ci z biedzy, tak? Czyli wśród więźniów. To jest ta grupa, która uciekała przez granicę do Związku Sowieckiego, ale często mogła przechodzić w związku z tym, że właśnie była ze względu na swoje, na swoją, prawda, przeszłość związaną z państwem, patriotyzm, była zagrożona pod okupacją niemiecką. No, spadła tutaj wiemy, no, jakie jest powiedzenie, nie ma co już trywializować powiedzenia, ale na pewno nie zyskali na tym. Ale to nam jednoznacznie pokazuje, prawda, jakie cele polityki sowieckiej były, wiemy. Trwałe wcielenie tych ziem, które przejęli po wrześniu 1939 roku, czego dowodzi niestworzenie Polskiej Republiki Sowieckiej, nawet na terytoriach, gdzie była ewidentna większość polska. To chciano trwale wcielić, a równocześnie oczywiście myślano o stworzeniu po prostu Polskiej Republiki Sowieckiej, tak? No nie ma żadnych wątpliwości w przyszłości. No, to się wszystko trochę inaczej potoczyło, bo Niemcy ich zaskoczyli, no, wszedł w sojusz z aliantami i tu już trzeba było się dogadywać, prawda, o to, żeby tu trwało takie państwo jednak niepodległe, które i tak uczynili satelickim, ale nie Polska Republika. Tak? Najpierw tak miało być, ci co tam się dogadywali w tym wcześniejszym okresie, to tak jak Belling w tej fazie, prawda, jeszcze Machowki, to oczywiście to akceptowali. Akceptowali. No, później to poszło w innym kierunku. No ale to znaczy, że ci ludzie w tych celów potencjalnie zagrażali w realizacji tych celów, gdyby wydostali się, prawda, z punktu ich widzenia na wolność, tak? Bo są tam dokumenty, no tu mamy tych zatwardziałych w głównym dokumencie przeciwników władzy sowieckiej, ale tam są, oczywiście nie mamy tak, że mamy, wiemy, że Zarubin na przykład, jak był w Kozielsku, no składał raport, nie mamy tu pełnych dokumentów, ale wiemy, że tam że są takie wskazówki, że no, że oni będą dążyć do odbudowy państwa polskiego. Także to jest jasne. Oni po prostu byliby przeszkodą, gdyby się wydostali na wolność. No, zgoda, można zadać pytanie, a dlaczego na podstawie jednorazowej takiej decyzji to zrobiono, a nie wysłano ich gdzieś w głąb. Z policjantami tak chciano najpierw zrobić. Indywidualne wyroki, tak, obozów przymusowej pracy poprawczej, tak, czyli łagrów, tak, była taka, z indywidualnymi wyrokami, prawda, za to, za skorzenie tam, no, za szkodzenie proletariatowi, działaniu rzecz burżuazyjnego państwa, to bardziej do Ostaszkowa. Gdzieś taki zamiar widzimy w tych dokumentach, później już zmieniono, tak. Wszyscy oni byli oczywiście, byli jako wojennoplenni, używali, no nie stosowano do końca standardu, ale używali. Każdy członek sił zbrojnych jest, oczywiście powinien być traktowany i w gruncie rzeczy tak w pewnym podstawowym zakresie potraktowali, tak. Również policjantów i później łącznie tutaj dokonali tej decyzji mordu, no również z więźniami, no to jest, ci więźniowie są, to jest charakterystyczne, to wskazuje jednak ten cel wyniszczenia tej, no to jest takie sobiegowe, elita, tak, ale to jest słuszne, tak, tej elity, ale przede wszystkim państwo twórczej, tu absolutnie zgoda państwa, tych, którzy służyli w pierwszym rzędzie w mundurze i w inny sposób. I myślę, że to jest, że to jest po prostu ten cel, który jednak nam się ujawnia w tej w
przebiegu tej zbrodni w decyzji, tak? Jest jej motywem tym najgłębszym. Oczywiście odpowiadając na pana to wcześniejsze pytanie, no, to jest oczywista oczywistość, że władze sowieckie nie zakładały, że zbrodnia katyńska kiedykolwiek zostanie ujawniona. To miała być zbrodnia, o której świat miał się oczywiście nie dowiedzieć. Dowiedział się stosunkowo szybko, bo po 3 latach. Ale jeżeli przypatrzymy się planowaniu mordu, tego, jaka grupa osób była zaangażowana w wykonanie wyroków i wiedziała o decyzji z 5 marca, to wiemy, że całość akcji miała być przeprowadzona w ścisłej tajemnicy. Dziękuję bardzo. Powoli będziemy się zbliżali do końca naszej rozmowy, do może jakiegoś podsumowania. Ja bym jeszcze tak na bazie tego, co teraz panowie powiedzieli, zapytał o operację polską 1937 roku, bo jeżeli myślimy w kategoriach takich, że tutaj mordowana jest elita, mordowani są ci ludzie, którzy będą potrafili budować państwo, tak jak pan redaktor Ziemkiewicz powiedział, to czy ta akcja, która rozmiarami, no to jest, mówi się dzisiaj już o 200 tysiącach, prawda, Polaków wymordowanych w ramach operacji polskiej od sierpnia 1937 roku, od rozkazu Berii. Czy tutaj jakieś połączenie można by znaleźć? Jeśli mogę się wepchnąć przed kolejkę, to powiem tak, ja jestem zwolennikiem, ale to nie jest moja teoria. Przedstawił ją Nikita Pietrow, też znany badacz zbrodni katyńskiej z Memoriału, że zbrodnia katyńska była kontynuacją akcji antypolskiej z 1937 roku. Biorąc pod uwagę metodykę działań NKWD i to, jakie są podobieństwa między akcją antypolską i zbrodnią katyńską, no trudno nie zauważyć bardzo wielu podobieństw. Więc ja się akurat z tym stwierdzeniem zgadzam. Nie rozumiem natomiast, to tak wybiegając trochę, może troszeczkę poza pana pytanie, nie rozumiem, dlaczego na przykład operację antypolską, czy operację polską NKWD z 1937 roku uważa się za ludobójstwo, no bo to jest oczywiste, tak? Oni te 111 tysięcy, którym operujemy na razie, zostali wymordowani dlatego, że byli Polakami, ale w przypadku zbrodni katyńskiej, dlatego, że nie ma tego wprost wpisane w dokumencie, już historycy mają wątpliwości i jest stwierdzone, że to jest zbrodnia nosząca znamiona ludobójstwa. No, dla mnie to jest, przepraszam bardzo, znowu jest kwestia wielkiej polityki i tego, co pan redaktor Ziemkiewicz mówił. Przepraszam za ostre stwierdzenie, na początku. To jest po prostu głupota, bo biorąc pod uwagę właśnie to, jak działała władza sowiecka, to możemy być pewni, że osoby czy ofiary zbrodni katyńskiej zginęli też między innymi dlatego, że byli Polakami. I to jest ten jeden z czynników, który decyduje o tym, czy dana zbrodnia była zbrodnią ludobójstwa, czy nie, w tej definicji Rafała Lemkina, prawda? Więc ja te skojarzenia, o które pan redaktor zapytał, ja widzę ich bardzo dużo i tutaj nie mam osobiście wątpliwości, że można je jakoś w jakimś sensie połączyć, że to zbrodnia katyńska w jakimś sensie była kontynuacją, może to jest dla niektórych jakieś dziwne stwierdzenie, ale była kontynuacją operacji polskiej z 1937 roku w okresie wielkiego terroru stalinowskiego. Dziękuję bardzo. Może poproszę każdego z prelegentów o takie krótkie podsumowanie. No, trudno podsumować, bo to jest rozmowa na kolejnych kilka godzin, ale gdybyśmy spróbowali to, co dzisiaj sobie tutaj powiedzieliśmy, pani doktor Kowalska. Bardzo trudne podsumowanie, bo dlatego, że mówiliśmy o liczebności, o tym, czego nie wiemy, że ta walka niemalże o tą prawdę nadal trwa.
I to jest pewne. Ja to, ale przepraszam, też ważne dopytam, to, co przeżyte. Dopytam o jedną rzecz, bo pani o tej liczebności mówi. Czy jest szansa na to, że my kiedyś będziemy w stanie przeczytać biogramy tych 20 kilku, niech będzie 21 czy 24 tysięcy ludzi, którzy tam zginęli, ale nie takie, że się urodził i zmarł, czy zginął, tak? Zmarł to tak za komuny ewentualnie pisano, ale po prostu no, historia właśnie tego pojedynczego człowieka. Każdego. To wielka praca. No ja wiem, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego, czy... Powinno tak być. No powinno właśnie. Tak być. Tu jak Krzysztof powiedział, to nasuwa mi się jedno stwierdzenie. Niestety tylko po stronie rosyjskiej, w języku rosyjskim ukazały się dotąd najpełniejsze biogramy, w których mamy również przybliżone daty śmierci. Myślę tutaj o księgach cmentarnych, między innymi nad którymi pracował Aleksander Gurjanow. Tutaj on teraz pracuje nad Starobielskiem. W każdym jego ustaleniu jest znacznie więcej informacji i to jest to, o czym pan mówi. Oby takich opracowań było jak najwięcej i oby to wszystko się kiedyś, nie wiadomo, czy to w naszym pokoleniu będzie możliwe, ale miejmy nadzieję, że... Dopiero 80 lat, trochę gorzko mało. Mówię o odkryciu zbrodni, tak, 83 od... Tak, ale z tego 45 mieliśmy zastoju. To było właśnie też efektem. Ja mówię, dzięki temu... Że w PRL-u nie można było... Tak, to była historia ze wszczepioną amnezją, że tak powiem, dotyczącą właśnie tych czasów okupacji sowieckiej. Lat nawet późniejszych, kiedy to wszystko było zabronione. W każdym bądź razie dążenie do tego, o czym pan redaktor mówi, na pewno należy do tego dążyć, aby te listy były jak najpełniejsze, aby przez pryzmat każdej liczby zobaczyć historię danego człowieka i wręcz wiązać to z historią jego najbliższych, bo ja uważam, no o tym że nie mówiliśmy, tego, tak, ale historia rodzin katyńskich, tak, prawda? Tego też nie można pomijać, to jest osobny, bardzo, bardzo szeroki temat. I to jest właśnie to, o czym ja mówiłam. Z jednej strony mamy buchalterię, a z drugiej strony mamy to, co przeżyte i wszystkie konsekwencje tego przeżycia. I ta pełna historia nadal czeka. Dziękuję bardzo, pan doktor. Ja się podzielę taką refleksją. W 2017 roku, kiedy we Wrocławiu była promocja mojej książki właśnie o rodzinach katyńskich, bo tym przez wiele lat się zajmowałem, robiłem wywiady z córkami i synami zamordowanych oficerów i potem opublikowałem pracę. W tej promocji książki brał udział dr Łukasz Kamiński, już wtedy były prezes IPN-u i na tą promocję przybyło bardzo dużo osób właśnie z rodzin katyńskich. I no pan Kamiński nie był tam przez przypadek, bo on jako prezes bardzo mocno działał na rzecz właśnie nawiązania kontaktów z Białorusią i próby odnalezienia tej białoruskiej listy katyńskiej i tam ludzie go pytali, czy jest szansa na to, że sprawa katyńska ruszy do przodu albo że białoruska lista katyńska zostanie kiedykolwiek odnaleziona. I on wskazywał, że wtedy w 17 roku, że Łukaszenko, są pewne symptomy tego, że Łukaszenko chce się oddzielić od Moskwy, działać jako niezależnie. I w tym należy upatrywać na jakiś szans. Jest 2023 i ja dochodzę do wniosku po tych 6 latach, że my bliżej jesteśmy dzisiaj, żeby Duma Rosyjska stwierdziła na nowo, że zbrodnia katyńska to zbrodnia niemiecka, niż żeby nam udostępniła jakiekolwiek inne materiały. No to gorzka, to jest bardzo gorzka, ale... gorzkie podsumowanie, ale taka niestety refleksja mnie nachodzi. Dziękuję bardzo, pan doktor Wasilewski. Dziękuję. Znaczy...
czy myślę, może jeszcze na pytania będzie tak, że myślę, już nie chcę przedłużać podsumowaniem, ale proszę Państwa, no, podsumowanie może być takie. Nigdy w żadnej bitwie nie zginęło tylu polskich oficerów, bo łącznie z listą więzienną, tak, to przewyższa 8 tysięcy, chociaż wiemy, że tam się operuje niższą, odnosząc się do samych jeńców, tak, bliższą 7, ale wśród oficerów byli oficerowie zawodowi, rezerwy i jeszcze byli też, trzeba pamiętać, oficerowie w stanie spoczynku, którzy dołączyli do sił zbrojnych, bądź zostali aresztowani i już faktycznie potraktowani jako jeńcy. Nigdy oczywiście, no to jest jasne, nie zginęło tylu policjantów, tak? 5-300 gdzieś można to obliczyć w obozach, około 700 zidentyfikowanych, bo tutaj te rozwijanie tych biogramów imienia i nazwiska są, ale tutaj jeszcze ta jest, rozwijane są biogramy przy liście ukraińskiej, no to przewyższy 6 tysięcy, tak? I to niech będzie, 8 tysięcy, 6 tysięcy, no to są straty, jak mówię, no od 17-wiecznego batocha to... Również jego wliczając, tak? Również wliczając. I co, do czegokolwiek byśmy się odnosili, takich strat nie ponieśliśmy, prawda? Także to myślę, że to jest taka, niech będzie taka puenta i trochę liczb tych. Ja się odniosę do tego pesymistycznego stwierdzenia co do obecnego stanu na Kremlu, że może tak troszkę pod laser Karolszwańca, który mówił, że jak zamykają, to znaczy, że będą wypuszczać. Znaczy, jak drzwi są zamknięte, to trzeba po prostu czekać. Kiedyś się zaczną uchylać, tylko trzeba być gotowym nogę włożyć od razu, jak one się zaczną otwierać. Jestem w stanie sobie wyobrazić powtórkę sytuacji z lat 90. Czyli jakaś nowa ekipa kremlowska, która będzie potrzebowała uwiarygodnienia, w związku z tym będzie potrzebowała wykonania takiego gestu dostępu do archiwów. To po prostu trzeba wiedzieć, jakie archiwa chcemy zobaczyć. Od razu wiedzieć, czego zażądać, żeby nam byle szajsu nie wcisnęli wtedy, zanim się okienko zamknie. Ale nie jest w naszej mocy to okienko otworzyć, ale po prostu no, liczmy się z tym, że być może ono jednak zacznie się uchylać i że być może znowu będzie okazja, żeby temat pogłębić. Ja osobiście, gdybym miał jakąś boską moc, prawda, żeby coś się dowiedzieć na ten temat i wskazać konkretny obszar, to wskazałbym. A to jest akurat to, czego Rosjanie najbardziej strzegą, nawet jeśli dotyczy wieku XIX jeszcze i ochrony carskiej. To ciekaw byłbym skali penetracji agenturalnej na przykład NKWD we władzach polskich, zarówno w okresie międzywojennym, jak i potem na emigracji w Londynie. Agentury wpływu, które no, pewne osoby znamy, które odkrywały wpływ na to, bo już, no, patrzymy na zbrodnię katyńską i szerzej na całą operację polską, jako właśnie, tak jak tu zgodnie stwierdziliśmy, na zamiar wyniszczenia polskich elit. W tej sytuacji, co powinni robić polscy przywódcy? Starać się za wszelką cenę te elity zachować, ratować. Co robiliśmy w czasie II wojny światowej? No wręcz przeciwnie. Pchaliśmy ludzi młodych, najbardziej obiecujących, to opisuje to Wańkowicz, opisuje to Giedroyć, prawda, jak usiłował najbardziej zdolnych absolwentów z tych szkół z Palestyny Polaków wysłać na jakieś stypendia międzynarodowe. No, film mieliśmy tutaj o człowieku, który, zdolny matematyku, który został zamordowany, ale ilu takich ludzi na przykład zginęło idąc na bunkry na Monte Cassino, gdzie naprawdę... Bo ktoś wymyślił, że jak oni zginą, to powiększy to nasz kapitał krwi, który potem przy rozmowach pokojowych będzie wzięty pod uwagę i proporcjonalnie do tego zostaniemy wynagrodzeni. No delikatnie mówiąc, nie wiem, czy Polacy sami zwariowali, czy jednak jakaś agentura wpływu im to podsuwała. W każdym razie na tę hekatombę Polaków trzeba patrzeć. No to też również patrząc na ten aspekt, że z tym zetknęło się jakieś, nie wiem, czy autentyczne, czy wyindukowane szaleństwo po polskiej stronie, które nie pozwalało nam stawić oporu temu rzeczywistemu zagrożeniu, które w ogromnym stopniu nastąpiło. No, przecież nie mielibyśmy tego PRL-owskiego, jakiego by tu ładnego słowa użyć, bo to się nagrywa, no, tej nędzy, beznadziei, bidy, prawda, i tych rządów durniów, czy dyktatury ciemniaków, jak to Kisiel nazywał, gdyby nie to, że te ciemniaki weszły w puste pole, bo zabrakło tych właśnie i tych ludzi wymordowanych, i tych potomków, którzy się nie urodzili. Dziękuję bardzo. Kończymy powoli, ale tutaj pan chciał zadać pytanie. Bardzo proszę. Wiadomo, że w 1939 i 1940 spotkali się wysocy rangą
oficerowie NKWD i Gestapo we Lwowie, w Krakowie, w Zakopanem i zdaje się, że w dwóch innych miastach. Czy są jakieś dokumenty dostępne polskim historykom od strony niemieckiej czy od strony sowieckiej na ten temat? Bo to może by dało odpowiedź na wiele tych pytań, które tutaj padły. Dziękuję bardzo. To może... Aha, bardzo proszę. To zbiorczo. Znaczy ja chcę się wypowiedzieć. Czy pozwoli pan na krótką wypowiedź? To bardzo proszę tak krótko, bo już jesteśmy po czasie. Dziękuję. Dziękuję. Więc może na początek powiem, że rozczarowany jestem tą debatą panów i pani i panów, ponieważ w sumie nic nowego nie usłyszałem. Po drugie chcę powiedzieć, aby nikt mi nie zarzucał braku patriotyzmu, chcę powiedzieć, że trzech moich bliskich krewnych jest pochowanych na cmentarzu w Piatichatkach, byli w obozie w Starobielsku. Moje nazwisko Antoni Kiełczewski i nazwisko Kiełczewski wymienione jest 4 razy. Trzech z tych 4 to są moi krewni. Czwarty był rozstrzelany w Katyniu, Filip Struś, syn słynnego lekarza poznańskiego. Proszę państwa, chcę powiedzieć coś takiego. Po pierwsze, jest dostępne w internecie archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej Rosji i tam jest zasób poświęcony jeńcom polskim od 39 do 40, chyba nie pamiętam dokładnie, może 45 roku. Jest to kilkanaście tysięcy stron. Jest tam jedna strona, są tam 2 albo 3 strony, w której jest mowa o tym rozstrzelaniu polskich oficerów, polskich jeńców. I tam jest taka notatka. Mianowicie przychodzi do Stalina, relacja jest, ja teraz dokładnie nie pamiętam kto, ale przychodzi chyba Beria. Znaczy wychodzi z rozmowy ze Stalinem, a poszedł na to spotkanie, to jest opisane tam, z planem wykorzystania jeńców polskich rozsadzonych w tych obozach. I relacjonuje, jest w notatce napisane, Stalin powiedział mu, że ma inny pomysł i pomyślimy o tym następnym razem, omówimy tę sprawę następnym razem. Jest taka notatka. Ta notatka jest dostępna. Nawet każdy, kto zechce, ją znajdzie. To jest jedna sprawa. Dlaczego rozstrzelano tych żołnierzy? To, co panowie tutaj mówili o tej wojnie fińskiej i tak dalej, to wszystko prawdopodobnie miało przyczynę, ale główną przyczyną była historia tak zwanego tego Legionu Czeskiego z czasów wojny domowej. Nauczeni doświadczeniem, że obce wojska na terenie kraju objętego wojną mogą być poważną przeszkodą, postanowili tych właśnie polskich oficerów zlikwidować. Mogli to samo zrobić z niemieckimi jeńcami, których wzięli do niewoli po bitwie pod Stalingradem, a jednak tego nie zrobiono. I teraz... Na drugą rzecz szanowni państwo, zwrócić uwagę. Otóż w polskiej, jak spojrzeć na polskie dzieje, to nieustannie jedne fakty są wykorzystywane do przykrywania innych faktów. I teraz co się dzieje? O Katyniu, a właściwie o zbrodni katyńskiej, zaczęto w Polsce mówić od 1941 roku. Po tym, jak armia, jak był organizowany drugi korpus. Ale przecież jeńcy polscy byli na terenie rosyjskich obozów już od 1939 roku, od października. Tak? Październik, pół roku byli. Czy ktoś przez te pół roku zainteresował się losem tych żołnierzy? Mamy rząd we Francji, mamy kilkanaście ministerstw, to jest ministerstwo, mamy kontakty z sojusznikami, prawda, z ambasadorem brytyjskim, z ministrami tam francuskimi, amerykańskimi. Czy w jakiejkolwiek gazecie londyńskiej ja nie znalazłem. Chociaż to prawda, przeczytałem tylko 4 tytuły. Ale możliwe, że gdzieś tam ktoś napisał, że są jeńcy polscy,
wzięci do niewoli w 1939 roku, a wtedy wzięto prawie 300 tysięcy. Ta nasza armia, która tam, prawda, była, liczyła około 300 tysięcy żołnierzy. Są jeńcy polscy na terenie Rosji i nie wiadomo, czy oni są chorzy, czy mają zimową odzież, bo w październik, listopad to już się zaczyna zima w Rosji, tak? Podczas gdy równolegle trwa zbiórka pieniędzy w Brazylii, w Kanadzie, na skarpety dla jeńców polskich osadzonych w niemieckich obozach jenieckich, tak? Dla polskich oficerów po flagach i tak dalej. Uważam, że rząd polski, na to nikt w ogóle do tej pory nie zwrócił uwagi, popełnił ogromny błąd, że nie zrobił nic. Znaczy nawet trudno nazwać to błędem, to jest po prostu tragedia. Od września, czy października 1939 roku nie zrobiono nic. Do 1941 roku, mówię o, dlatego wspomniałem o drugim korpusie, bo wtedy nagle obudzono się z ręką w nocniku, bo brakuje 15 tysięcy oficerów. Tak? Natomiast do tego momentu nie było. Ani w relacjach polsko-zagranicznych. Żadnych prób dowiedzenia się, co tam poprzez kontakty dyplomatyczne, co tam słychać u naszych oficerów, którzy są u was w niewoli. Bo o tym, że są w niewoli, to przecież wszyscy wiedzieli, bo przychodziła korespondencja i tak dalej. Na to chciałem... tutaj. Dziękuję panu bardzo. Ja myślę, że panowie się odniosą do tego. Najpierw do tego pytania. Pan... Dobrze, przepraszam. Tylko pytanie może wymaga dłuższej odpowiedzi, ale po prostu ja bym prosiła taką skróconą, bo jestem takim lekkim amatorem, a może mi to pomoże gdzieś znaleźć informacje, bo też rodzina mojego taty była rodziną w ogóle ze wschodu i mieli też i Katyński, też moje nazwisko jest i moi babci panieńskie i tak dalej są na tych listach, ale też była wywieziona ta rodzina z właśnie rodzica mojego taty na Sybir. I czy to te wywózki, które się zaczęły, oni 10 lutego byli wywożeni, czy to była lutego 40 roku, tak? Czy te wywózki miały jakąś korelację w ogóle, jakąś decyzyjną, czy właśnie tą listową z po prostu z tą zbrojnią katyńską? Dziękuję. To tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To jeśli można po kolei. Jeśli chodzi o te rozmowy sowiecko-niemieckie, to nie były rozmowy tak naprawdę NKWD, KGB, chociaż byli tam oficerowie NKWD, tu byli tych różnych, tam był ktoś z SS, prawda, po tej stronie niemieckiej, ale to w istocie te spotkanie krakowsko-zakopiańskie, prawda, i lwowskie, to było spotkanie Komisji do Spraw Wymiany Ludności. Do spraw wymiany ludności między. No to była kwestia w tym momencie choćby ściągania Niemców z Wołynia na stronę niemiecką, tak? Po rozbiorze Polski. Takich wymian dokonywano i to tego dotyczyło i jest protokół. Ja opublikowałem na ten temat artykuł. To jest jeden z takich mitów, który takie mity w pamięci jak już krążą, to są właściwie nie do wycofania z obiegu, tak? Także to była komisja przez Kraków, to w ogóle tam w Krakowie to raczej byli przejazdem. To wzięło to się między innymi z notatki Bora Komorowskiego, ale który nie mógł mieć tu jakiejś informacji, to tak ogólnikowo to stwierdził i z tego zbudowano historię. I to właściwie tyle. W Zakopanem zresztą oni byli bardzo krótko. To też się wyolbrzymia, bo to wynika choćby, tu zresztą jeśli tu chodzi, to może najczęściowo z gazet prześledzić po prostu dokładnie, bo to były tu informacje w GG. No ale jest ten protokół rozmowy. Jeśli chodzi o Lwów, to też wiemy, co się tam działo. Oni w ogóle w tym, akurat we Lwowie, to Niemcy się czuli w ogóle strasznie zizolowani. Tu ich zamknęli w hotelu właściwie, niespecjalnie im chciano pokazywać. Poziom zaufania nie był wysoki. Nic się nie dogadywali tam o Katyniu i akcji AB. To jest po prostu mit i wiemy o tym więcej niż o tych spotkaniach. Oczywiście zawsze można powiedzieć, a czy nie były jeszcze jakieś rozmowy? No ale to jest spekulacja. To tak jak nie wiemy, co jest w tych tomach, których nie wydali Rosjanie z tego śledztwa. Teraz tak, jeśli chodzi
nie wiem, to może nowe dla pana będzie, tak, jakaś informacja, ale jeśli chodzi o te kwestie, to oczywiście kwestia tu rządu, od końca zaczynając, rządu reakcji, no to jest bardziej już taka kwestia ocenna, ale nie było żadnych stosunków dyplomatycznych, nikt nie reprezentował Polski w Moskwie, ponieważ nie z punktu widzenia sowieckiego państwo polskie nie istniało, tak, bo czasem są takie zastępcze reprezentacje, więc w ogóle na poziomie dyplomatycznym faktycznie nie było możliwości interweniowania. To sobie trzeba też zdawać, jakkolwiek tam oceniamy, prawda, politykę rządu. Tu mówimy do wybuchu wojny, prawda, do układu Sikorski-Majski. Potem Sikorski-Majski układ, no i wiadomo, że Sikorski oczywiście starał się wygaszać te pola konfliktowe w stosunkach ze Związkiem Sowieckim, bo stawiał, że to jako sojusznikiem zakończy tą, prawda, wojnę po stronie zwycięską, i to się jakoś ułoży, jak wiemy, no głęboko się mylił, ale w tej sprawie. Ale i już przed ujawnieniem tam widoczna jest zmiana. Przed ujawnieniem w kwietniu 1943 roku odkrycia już się tam są oznaki, że zmieniano takie, że to stanowisko się zmienia, i, no i że tego już jakby nie da się przykryć, tego zniknięcia oficerów, i trzeba to uzmysławiać. To już nawet taki można znaleźć artykuł, ale to już są już kwestie szczegółowe. No to, że na stronie jest, to tak, ja panu dam wizytówkę, że mi pan przysłał link do tego konkretnego dokumentu, bo nie wiem, czy tu o tym mówimy, tak, to dokumenty oczywiście tam są, są takie dokumenty, to są na przykład tam do obławy augustowskiej udało się coś znaleźć właśnie na tej stronie, no pewne rzeczy wiszą, cały czas Rosjanie nie zdjęli, proszę państwa, skanów pakietu numer jeden, więc to nie jest tak, że do końca, prawda, tu doktor Łagojda powiedział, że obawia się, że dojdzie, prawda, do takiego formalnego odwołania, prawda, tych wcześniejszych deklaracji, że to jednak zrobili sami Sowieci. No one się kurzą, prawda, ale tam formalnie ich nie odwołano, nie na tym to polega. Wiele decyzji państwowych, prawda, jak choćby to, że prokuratura kazała zdjąć z Kalinina tak naprawdę tą tablicę, jak decyzje sądów moskiewskich przy wnioskach memoriału o rehabilitację są takie, że w gruncie rzeczy to są posunięcia już władz, i które są jakby posunięciami, jakby z których wprost wynika, że one negują, prawda, tą sowiecką odpowiedzialność. Ale oczywiście, prawda, nie ma tak, że było jakieś oświadczenie dumy, a te na przykład dokumenty wiszą tam cały czas. Oczywiście było wiele w ogóle dotyczących jeńców. Już później były te raporty, no choćby te, jak tą grupę, pracowano nad tą grupą, którą z Gryazowca mówiłem, że przywieziono z Berlingiem, ale była też ta grupa z Kozielska 2, tak, tych przejęstych z państw bałtyckich. Oni też byli, grupa z nich trafiła do więzień moskiewskich i tam, prawda, co tu, jakie oni mają postawę, co dalej z nimi zrobić. Dla tego okresu oczywiście było wcześniej też jest jasne, że to analizowano, ale czy o tym dokumencie mówimy, to ja panu dam wizytówkę, to pan znajdzie, to bym pan przysłał link. To myślę, że to jest konkretne, nie czy to, nie, czy te, no to z marca, no znamy oczywiście decyzję, tak? No dobrze, to bardzo dam i jestem, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale rozumiem, to tyczy o okresu sprzed. No to jest ciekawe. To oczywiście tam generalnie te dokumenty kluczowe, które są wydane, są znane, to zostaje w tych czterech tomach przez profesora Materskiego wydane. Oczywiście tam w międzyczasie różne dokumenty poznaliśmy. To myślę, że tak. Jeśli coś pominąłem, to jeszcze proszę dopytać. Jeśli chodzi o panią, to tak, jak najbardziej. Niech pani wrzuci w Google indeks represjonowanych i PN.gov. To jest ten indeks, który wcześniej Karta prowadziła, ale teraz indeks represjonowanych, tam jest wyszukiwarka. Wpisuje pani imię, nazwisko, te dane, które ma, prawda, o tych bliskich, i tam jakby, no jeśli oni zostali, że tak powiem, na podstawie przekazywanych głównie przez, w dużej mierze przez memoriał dokumentów, ale to też były te ankiety zbierane, ale w tym wypadku pewnie nie były ankiety rodziny z lat 90. Tam źródła są oczywiście też podane, tak, jak rozwinąć ten rekord, ale chodzi o te główne listy, które, no bo to były te listy deportacyjne, no między innymi z Lutowej wywózki, no to jeśli są, one były tam ujęte, te osoby, prawda, to są tam, no to jest dziesiątki tysięcy tam jest w tym indeksie represjonowanych różnych kategorii, ale kategoria... Ja wiem, że oni byli wywiedzeni, pamiętam, i to było skorelowane z tym, no, że
Rozumiem, tak. No tam, bo jest pytanie jakoś o tam jeszcze liczbę ślepą taką, ale natomiast nie, no Lutowa nie była bezpośrednio. Była ta wywózka, która się odbyła tam w nocy 12-13 kwiecień właściwie, tak. To była bezpośrednio, bo to były rodziny ofiar zbrodni katyńskiej, no trochę też innych tam było, wchodziło osób, ale to było te kilkadziesiąt tysięcy, głównie te osoby związane z, tak naprawdę z ofiarami zbrodni katyńskiej. No ta Lutowa oczywiście w tej szerokiej polityce się mieściła, no niewątpliwie w Lutowej to widzimy, że chodziło o trwałą zmianę stosunków narodowościowych na tych terenach, które miały być włączone, tak? Chociaż te deportacje były jakby w założeniu, formalnie, prawda, to te deportacje tam zresztą różnych używano, bo to były deportacje na podstawie decyzji administracyjnych i tam można się w niektórych dopatrzyć, prawda, tego okresu, po którym miała się kończyć te zesłanie, tak? Bo to byli zesłani na osiedlenie, tak? I w tym sensie to oczywiście ta cała polityka, no to się łączy, no łączy się Lutowa, łączy się zbrodnia katyńska, łączy się ta Kwietniowa, ale bezpośrednio łączy się Kwietniowa, to były praktycznie równolegle te wnioski składane. No i to chyba tak. Jeżeli tyle można bezpośrednio jeszcze tylko uzupełnić. Deportacja lutowa to przede wszystkim deportacja osadników i leśników. Oni byli jako represjonowani w zbrodni katyńskiej, wymienieni i rodziny podlegały wywózce. Z takich pewnych rzeczy to była wywózka nie tylko na daleką północ, to była też transport był na przykład do Kazachstanu i to mogę pani powiedzieć, że w tej wywózce do Kazachstanu znalazła się rodzina Szulkies. Szulkies jest i Kramer to są osoby, których dokumenty zostały odnalezione przez prokuraturę białoruską podczas prowadzenia prac ekshumacyjnych w Kuropatach. Jedyne dwa nazwiska osób, które są zidentyfikowane z imienia i nazwiska. To był kapelmistrzem w jednej z orkiestr wojskowych. Rodzina była deportowana. Także tak jak powiedział pan profesor, wszystko się łączy. Rozmaite kategorie. Bliscy deportowani już od lutego 40 roku, głównie oczywiście wywózka kwietniowa. Nie wszystkich wówczas zastali w domu i jeżeli nie zastali ich w domu, to później oni również podlegali deportacji. Dziękuję bardzo. Jeszcze krótko bardzo doktor Łagojda na tak, koniec. Tak, tutaj odnośnie tego pani pytania to jak najbardziej. No, ze zbrodnią katyńską związana jest druga deportacja, ta kwietniowa, o której już mówił pan profesor. Podczas pierwszej deportacji też część rodzin tych jeńców była deportowana, no ale zdecydowana większość to kwiecień. Także one są ze sobą ściśle połączone po prostu. To wynikało z zasady zbiorowej odpowiedzialności, która panowała wówczas w Związku Sowieckim. Więc jeżeli ktoś, czytaj, jeńcy zostali uznani za wrogów władzy sowieckiej, to cała jego rodzina, ich rodziny były również za tych wrogów uznawane i po prostu w przypadku tej kwietniowej deportacji byli oni zesłani na okres 10 lat do Kazachstanu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Przepraszam. Jeszcze chciałem moment. Się tylko króciutko odnieść, bo żeby docenić, że pan tu bardzo ważny wątek poruszył tego milczenia o tym, co działo się na wschodzie po 1939 roku. Z tym, że to nie dotyczy może dzisiaj omawianego tematu, ale warte jest pamięci. Oczywiście z jednej strony bardzo niewiele wiedziano o tym, co tam się dzieje. Związek Sowiecki zawsze był informacyjnie nieprzenikliwy, a w tamtych czasach to już zwłaszcza. Ale z drugiej strony po prostu to tabu mówienia o polskich jeńcach na wschodzie i o tym, co się dzieje na wschodzie, było nam narzucone przez sojuszników. Polaków wzięto na krótką smycz, założono kaganiec. Nie ogłosiła przecież nigdy Polska stanu wojny z Sowietami. To jest jedna z rzeczy, które naszą tragedię uwarunkowały, że
po 17 września nigdy rząd polski oficjalnie nie stwierdził, że zostaliśmy napadnięci przez Związek Sowiecki, że Związek Sowiecki toczy z nami wojnę, chociaż jednocześnie Polacy bezprawnie byli, polscy żołnierze, trzymani jako jeńcy wojenni, chociaż nie było wojny. To cała paranoiczna sytuacja wynikała z tego, że po prostu, tak jak powiedziałem, oczywiście na Zachodzie spodziewano się raczej długotrwałej wojny z blokiem niemiecko-rosyjskim, ale liczono na to, że uda się Rosję przewerbować, przeciągnąć na stronę Zachodu, co de facto się stało. I w związku z tym Polacy dostali zakaz. No, Liga Narodów w Brazylii obradowała o tym, o zbrodniach, o ataku rosyjskim na Finlandię, ale delegat polski miał zakazane, że nie wolno by było słowa. Nic wtedy do tej Ligi Narodów nie zależało, to już było kpina po prostu ze zdrowego rozsądku, ale nawet tam Anglicy nam zakazali mówić. I to jest też kwestia oceny generała Sikorskiego, który, jak zwykle mówię, no, miał duże szczęście z tą katastrofą w Gibraltarze, bo inaczej by się musiał bardzo tłumaczyć ze swojej polityki, a tak się go już zostawia w panteonie bohaterów narodowych i przechodząc do porządku dziennego na tym, w jaki sposób on w ogóle został tym przywódcą państwa polskiego na Zachodzie, bo przecież w Konstytucji Kwietniowej to bynajmniej nie wynikało w żaden sposób. Ale ja mówię, to już jest osobny, no, ale bardzo ważny temat pan poruszył. No to nie zawsze to tak przebiega w rzeczywistości historycznej. Doskonale pan sobie zdaje sprawę. No ale tu jednak muszę powiedzieć, no po układzie Sikorski-Majski no wielokrotnie indagowano. No indagował sam Sikorski podczas wizyty, podczas Anders, podczas spotkania ze Stalinem, a Not, no być może z różnych względów traktowane również przez pana redaktora jako negatywne postacie, jak Kot czy inni, ale te noty były w dużych ilościach kierowane z zapytaniem. Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejną debatę. Ocena polityki premiera Władysława Sikorskiego, ale to już w innym czasie. Bardzo dziękujemy. Doktor Ewa Kowalska, doktor Krzysztof Łagojda, pan profesor Witold Wasilewski i redaktor Rafał Ziemkiewicz. Kłaniamy się i dziękujemy pięknie.